Jak już będziemy mieli potwierdzoną tą listę, ale no, na dzień dzisiejszy jest to około 70 osób, tak Panie Jasiu, razem z radnymi, prawda? Panie Wójcie? Tak. Razem z radnymi, z przedstawicielami Urzędu Gminy. Także na tej sali te 70 osób będziemy musieli w jakiś sposób zmieścić. Tu już Pani wiem, że Pani sekretarz, Pani inspektor, którzy pracują nad tym bardzo, Pani od promocji też, tak? Bo włączają się w to różni ludzie, żeby to ustawić w sposób taki, no i ładny, estetyczny i też zgodnie z protokołem, tak? Gdzie kto ma siedzieć. No na pewno nie będzie ta sala wyglądała w ten sposób, także raczej jakoś... No jeszcze nie mamy dokładnego, na pewno będą dwie, trzy wersje, jakąś jedną tam wspólnie zaakceptujemy i w ten sposób będzie to ustawione. Na tej sali cała sesja Rady Gminy, ta uroczysta, będzie ograniczała się jakby do wręczenia. No oczywiście wszystko zgodnie z porządkiem obrad, tam będzie jeden punkt, wręczenie tego aktu honorowego obywatelstwa. Oczywiście te osoby, jak wojewoda, jak marszałek, nie wiem, wójt, być może też goście inni, sam honorowany na pewno zabiorą głos. A myślę, że nie dłużej niż pół godziny, 40 minut potrwa tutaj cała sesja, po czym zejdziemy wszyscy na dół, na dole będzie poświęcenie pomnika, będzie przejście drogą tutaj pod kościół, tam będzie poświęcenie drogi, poświęcenie pomnika, odbędzie się msza po mszy, będzie przejście pod CKIR i tam będą odbywały się obchody, a już taka część jakby mniej oficjalna, część taka bardziej rozrywkowa. Także to w dużym skrócie, natomiast jak już będzie ten harmonogram, to zadbam o to, żeby każdy z radnych otrzymał to na piśmie, tak, punkt po punkcie, minuta po minucie, jak to się będzie odbywało, żeby mógł się każdy do tego w sposób fajnie przygotować. Panie Przewodniczący, mogę do zdania w tym momencie? Proszę. Chciałbym, proszę Państwa, Panie Przewodniczący, ja teraz odezwali się do Państwa, że bardzo Was prosimy, że jesteście gospodarzami tego. Jakby ktoś tam nie dostał zaproszenia, nie, Panie Boże, to jesteście gospodarzami. Sołtysi też są gospodarzami tej całej sytuacji. Macie, oczekujemy Was jako gospodarzy tego miejsca. Nie czujcie, że macie mi zaproszenie. Jesteście już w obowiązku gospodarzami. Zapraszam Was bardzo mocno. Jakby coś tam nam nie wypadło po drodze, jakieś jedno zaproszenie, nie gniewajcie się. Chodźcie, sołtysi i radni, jako gospodarze tego całego zgromadzenia. I o to tylko... Ja może tylko powiem, że radni na pewno zostaną, każdy otrzyma zaproszenie na uroczystą sesję Rady Gminy, zostaje o tym poinformowany w normalnym trybie i w stosownym czasie, który wynika ze statutu gminy Kowylanka. A na sesję? Sesję, tak. Ale mówię o całym... No to jest jednoznaczne oczywiście, kto będzie chciał uczestniczyć, kto będzie miał czas i są różne wypadki losowe, no też nie będzie mógł, też oczywiście to wszystko będziemy pozrozumieli. Szanowni Państwo, wpłynęło to już tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Tutaj w tej autopoprawce ten punkt 18, w punkcie 18 będziemy tą uchwałę podejmować. Projekt tej uchwały podejmować. Tutaj też wpłynęło dzisiaj od Pana Wójta projekt uchwały numer 46/18. Ten projekt właśnie mówi o zakupie tego budynku, tak, o którym Pan Wójt już wcześniej wspomniał. Chciałbym, żebyśmy teraz postawili wniosek o zmianę porządku obrad i naniesienie tego punktu w punkcie numer 19 i przed odpowiedziami na złożone interpelacje i zapytania. I proszę Państwa, czyli tak, składam wniosek o zmianę porządku obrad i wprowadzenie w porządek obrad nowego miejsce punktu numer 19 projektu uchwały numer 46/18 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy. Każdy z Państwa radnych to otrzymał, tak? Rozumiem projekt tej uchwały. Także bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za zmianą porządku obrad i wprowadzenie w punkcie numer 19 nowego punktu projektu uchwały numer 46/18. Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Wszystkich 15 radnych jest za zmianą porządku obrad. To tyle, Szanowni Państwo, jeśli chodzi
o mój czas. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt numer 9. Odpowiedzi. Przepraszam, interpelacje i zapytania. Kto z Państwa radnych chciałby z Pana, Panie Sołtys, kto chciałby zabrać głos, zadać pytanie? Proszę, Pani radna była pierwsza. Wykonawca, ale wiemy, że nie chce w ramach gwarancji, czy nie obowiązuje jego operacja, nie będzie naprawiał. Chciałam się dowiedzieć, w jakim czasie będzie poprawiona, ponieważ stan tej drogi robi się coraz gorszy. Że dziury, no coraz większe są dziury i będzie się ich tworzy. A to jest nowa prawdopodobna. Drugie pytanie. Chciałabym się zapytać, czy może kontaktował się z panem nadleśniczy pan Kmet w sprawie tych 8 drzew, które ja byłam z Państwem i nie znam. Bo tam pismo zostało wysłane, myśmy nie zgodzili, że te Państwo się tym zajęły. Bo na tej rozmowie, co się rozmawiali, Pan mówił, że Pan na pewno chwilę od razu wykonał dzwoni. I to wszystko. Aha, w tamtym miesiącu, w kwietniu, na sesji, Pan mówił, że przetarg ma się gdzieś odbyć 9-10 maja, a teraz znowu jest przesunięty o miesiąc, że w czerwcu, tak? Dziękuję. Proszę. Obecny status sprawy rozbudowy szkoły nie wytłumaczył, tylko okazało się, że mamy przedłużoną składanie ofert do 8 czerwca, a rozstrzygnięcie i wybór wykonawcy jest 8 lipca, to jest niedziela. Mam pytanie, czy rozstrzygnięcie będzie w piątek w takim razie, czy z tego, czy... To przepraszam, jest niedziela. W piątek jest ostatni dzień. Okej, czyli 6. No to przepraszam, to tak. Jeżeli tak, to jest tak. W piątek jest ostatni dzień. Do piątku przesunąłem. Dobrze, to chciałem wiedzieć. Drugie, zapomniana trochę sprawa, znaczy może przeze mnie zapomniana, sprawy rowów na Chrobrego przede wszystkim, tam druga strona. I ciekawość. Chciałbym poznać nazwiska radnych, którzy podpisali skargę, o której wspomniał Pan Wójt. A te rowy to co to jest? Państwo chwalił to, tak? Jak status wygląda tej sprawy na dzień dzisiejszy? Kwaśniewski tam też. Tak, też Pan Kwaśniewski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę. Ja nie wiem, czy do skarbnika, czy do Pana Wójta, aby przygotować taką informację dla radnych, jaki będzie stan zadłużenia gminy po wszystkich inwestycjach na koniec tej kadencji. Znaczy, a Pan to przesunął. Dobrze, Panie Wójcie, ale cały czas coś się przesuwa, tak? Teraz nie mamy... Na dzień dzisiejszy ma Pan przed sobą 10 rówek. Panie Wójcie, ale jeszcze będą inwestycje jakieś robione, tak? Zdejmujemy milion teraz ze szkoły. Panie Przewodniczący, na dzień dzisiejszy ma Pan co do grosza tam. Pokazać Panu pozycję, pokazać Panu pozycję? Nie, dziękuję. Dobrze, to... Panie Wójcie, będzie czas na odpowiedzi. Będzie, bardzo proszę. Mam pytanie dotyczące wojsk w Niemczydole i w Wilkowie, o których Pan mówił. W jakiej kwocie dofinansowanie zewnętrzne na tego wojska? Ponieważ wprowadzając do budżetu wspomniał Pan, że tam będą dofinansowania zewnętrzne, nie tylko z naszych środków. Drugie moje pytanie. Jest taka pozycja w rejestrze umów numer 110, która mówi o przygotowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami dla zadania pod nazwą przebudowa ulicy Długiej w Morzyczynie, Zieleniewo, gmina Kogoranka w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez stopień lokalnej infrastruktury drogowej. Moje pytanie, o jaką kwotę dofinansowania gmina? Dziękuję. Proszę. Panie Wójcie, nie wiem, może bezprzeciw nie wszyscy, a przy dzisiejszych relacjach wiadomo, że z tą etatyzacją powiedzmy zarówno jak i w policji, jak i w straży, tym bardziej też w straży gminnej, no jest problem, kuleje to. Wspomniano również dzisiaj, że rzeczywiście przez okres letni, który naszej gminy przyjeżdżają nie tylko, że powiedzmy mieszkańcy Szczecina, jak i Stargardu, ale wiele innych turystów, tak? No więc dobrze, tak zwiększony jest. I moją propozycją jest, żeby Pan Wójt tak głęboko się zastanowił nad tym,
Tym bardziej, że wyszła ta ustawa przeciw alkoholizmowi, będzie to jakoś tam, powiedzmy, może rygorystycznie kontrolowane i no, no, narzuca przynajmniej ta ustawa, tak? No, w jakimś sensie będą różne sytuacje. I obsada dwóch etatów strażników gminy naprawdę to jest mało. Nie wiem, moja propozycja jest taka, że powiedzmy albo na umowę zlecenie, bądź na pół etatu. Spróbować przez ten teraz najcięższy okres letni, może rzeczywiście się to się sprawdzi. No bo generalnie tak jak tu wspomniano, że te etaty się, oni się jakoś umawiają, że zazębiają się ich, zazębia się ich praca, no ale kiedyś im trzeba powiedzmy ten czas oddać, tak? Kiedy za tą pracę płynę, szczególnie gdzie te godziny są wydłużone. No więc uważam, że to jest bardzo poważny problem i proszę, żeby zastanowić się głęboko nad tym i jak najszybciej kogoś przyjechać, bo rzeczywiście oprócz tego przecież służą w pracy tutaj w gminie, że jeśli chodzi o dokumentację i tak dalej. Jednak mimo wszystko to jest za mało, uważam. I nie wiem, zgadzacie się Państwo z tym, może niech Pan Wójt coś zaproponuje. Dziękuję. Proszę. Panie Wójcie, mam pytanie odnośnie wyróżnienia rów. Pan Stęcer zaczął i na jakim to etapie już stoi? Ja mam taką prośbę, zostać wniosek o ostatnim spotkaniu, może czynię, z nimi rozmawialiśmy, bo jest kolejny radny gminy i z Bogdanem, z mieszkańcami. Tam mam taki wniosek, że może czynię zabili czapli, w zasadzie jest nieprzyjezdna. Te krzaki są tak zarośnięte, że wchodzą na jezdnię. Pan mieszka jedna pani, do której bardzo często przyjeżdża karetka, która jest chora i ostatnio ze względu na niemożliwość przez te krzaki między innymi dojazdu, karetka nie mogła dojechać, bo tam do głównej drogi się zatrzymać, więc problem. Prośba, żeby nie przypomnieć. Pytają się, gdzie mają jechać, bo nie wiedzą. Znaczy, gdyby była taka możliwość zrobienia takiej drugiej tablicy, to by była rewelacja. Dziękuję. Panie Wójcie, jeszcze mam jedno pytanie dotyczące, bo mówił Pan na ostatniej sesji, że w piątek wybiera się Pan do jednostki w Białkowie. Moja prośba była o to, czy Pan się zapytał, rozmawiał na temat przekroczenia prędkości, właśnie o którym mówiliśmy tutaj dzisiaj z Panami policjantami, przez pracowników, przez tych kierujących samochodami z jednostki w Białkowie. Dziękuję. Pani Stałtys, proszę. Wszyscy jesteśmy. Panie Wójcie, Szanowni Państwo Radni, ja mam takie pytanie. Ja już tu kiedyś pytałam rok temu. Mnie bardzo się nie podoba ścieżka rowerowa. Nie to, że nie podoba się w tym sensie, że ona tam może jest bardzo zniszczona, choć to się zdarza miejscami, ale nie wygląda to estetycznie ze względu na to, że co jakiś czas tam drzewo, któreś wypadnie, więc jakieś służby te drzewa wycinają i czyszczą. Natomiast na mój rozum i na jakiś taki elegancki wygląd powiedziałabym, należałoby te drzewa okrzesać tak od dołu, tak na wysokość przynajmniej 1,5 metra, bo jak jadłem dwa rowery, sama tego doświadczyłam, to po prostu gałęzie trafiają w ramiona. Na przykład nie zrobił. I mnie się to tak nie podoba i powiem jeszcze tu na wysokości, nawet kiedy skończy się pole państwa Kroszowskich, potem jest tam taka działka, tam są również takie krzaki, w których tam widać wyraźnie przejścia tych zwierzaków, no na zwierzakach nie zapanujemy, trudno. Ale jakby one były troszkę przecięte, nie mówię o polu, natomiast o drzewach. Bardzo bym apelowała, żeby te drzewa troszeczkę podciąć. Będzie jaśniej i będzie po prostu czyściej, bo to są takie jakby rosną nie drzewa, tylko teraz to są przeżywi na krzaków. I jedna w kierunku Szczecina, jakby tutaj w kierunku tamtej naszej szczecińskiej, no i natomiast chyba na może takie samo wrażenie sprawia. Jakbyście Państwo się pochylili nad tym, bo czy to droga gminna, czy to droga powiatowa, czy to jeszcze nie wiem jak, no ktoś by to zrobił. Ja naprawdę nie mam człowieka do pracy. Bo byśmy, bo się kiedyś przemieszaliśmy, by było wstrzymanie niebo, bo droga jest albo w tym badaniu, albo w tym badaniu. Ścieżka jest zakrzykamy, a krzaki rosną. Tak, panie Kuczu, już nie mogę dodać, tylko najbardziej takim bezpiecznym właśnie w tej ścieżce rowerowej, bo znowu się powiela problem wyjazdu z Zielonego. Te krzaczory są tak wielkie, a rowerzyści tak pędzą tam na tym odcinku, że naprawdę tutaj to mówię, a te krzaki po prostu zasłaniają. Wyjeżdżając z Zielonego, rowerzyści zasuwają i mówię, to jest
problem tych krzaków tam i trzeba przy okazji też dużo. No, przyrost jest 1,5 metra dzisiaj, tak jak ja, tak, osoba tak, powiedzmy wysoka tak, na dużym rowerze, no to ja na wysokości 2 metrów mam po prostu kaski uderzone na gałęzie. Tak, 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 Pracy w sojectwie nie ma żadnego człowieka, że tak powiem tu od pani Doroty. No nie ma otwarty sygnał, który 4 razy w miesiącu po 5 godzin będzie pracował. No naprawdę na te 5 godzin to jest roboty, ale to jest naprawdę mało, bo jak zrobimy tutaj, to trzeba przyjść drugie miejsce, gdzie jest ładnie, gdzie jest administracji, gdzie na biało, gdzie ktoś mi rozerwał worek, bo ta pani Asia też nie zdąży tak wszystkiego nagle rozebrać, tych fiborków i tam któryś na to. Nie powiem, że może być to dziecko, ale równie dobrze rozrywają te borysty. Także to taka moja uwaga by była. Kto jest dzień dzisiejszy odpowiedzialny za, powiedzmy, stan pieszy? Bardzo często się jeżdżę często tą ścieżką rowerową do Stargardu. Dużo szkła jest, kamieni. A my rowerzyści, którzy uczęszczają, co się mijamy, już się z widzenia z nami, tak? No, przystajemy, usuwamy, ale no, nie da się wszystkiego, tak? Najgorsza plaga to jest w Morzyczynie, w Zieleniewie, po prostu rozbite szkło. Ale tutaj przy Zielonym, bo są prawa, które szumują się na przerwę i też najwięcej zostawiają tego bałaganu. Ale to jest troszkę tak, na takie z kulturą, bo są ławeczki, jest miejsce odpoczynkowe, jest kosz, a obok kosza są śmieci. Na to już nie mamy wpływu, tak? To jest wychowane. To należałoby od tych uczestniczących wymagać tego. No nie sposób jest to, jest jak jest, ale... Pan radny post, proszę. Ja mam do pana wójta prośbę ponowną o to, żeby zamonitować w tym zarządzie dróg wojewódzkich odnośnie tej drogi Kowalanka Wielkowodze zaklęty, te niewyrobione zaklęty i te dziury, dalej to jest tam niezrobione. A przy okazji także nie wiem, czy to zarząd dróg wojewódzkich to obkoszenie poboczy, no już prawa jest do wysokości pasa nawet lepiej. I druga sprawa, panie wójcie, to jest sprawa postoju przy poczcie w Kowalance. Praktycznie przy poczcie w Kowalance nie ma postoju i tutaj mieszkańcy mnie zaczepili, zwrócili się, chodzi o to, że oni sobie stają przy tym sklepie Lewiatan, ale tamta część jest utwardzona, która należy do Lewiatana, natomiast ten pas drogi, jak to się mówi, niczyje, jest takim tłuczniem obsypany, nie wiem, chyba właściciel Lewiatana ten tłuczeń wysypał i on mówi, że on nie jest w stanie tego lepiej utwardzić, nie jest w stanie położyć po brzuchu, bo to nie jest jego. Czy my jako gmina możemy ten kawałek utwardzić i wtedy ewentualnie wiadomo, że będzie także postój dla tych, którzy korzystają z poczty. Bo praktycznie przy poczcie nie ma miejsca, gdzie staną, ludzie stoją na chodniku, bo na dwa samochody się zmieszczą, to wszystko. Tak, jeszcze jakby może na momencie wtrącić sprawa poczty. Tam jest kawałek takiego jakby ogrodu. I on jest, no tam od czasu do czasu poczta się trudzi i tam skosi. Niemniej drzewa się co jakiś czas złamie, leży to. Ja widziałabym tam właśnie kawałek parkingu dla interesantów z poczty. Po prostu skrócić ten ogród jak gdyby i tam by się też 3-4 samochody zmieściły, a to no... Jeśli mogę, to już rozmawiałam z dyrektorem infrastruktury w Szczecinie i jesteśmy na którym już mówieni na jakieś, powiedzmy, do pięcie pewnych rzeczy, bo jest to, powiedzmy, tam część terenu poczty i po rozmowach po prostu powiem wójtowi, jak sytuacja wygląda, myślę, że coś z tym zrobimy, bo trzeba to wykorzystać, bo rzeczywiście tam jest taki tłok, a jest niewykorzystany, poza tym mówię, no raz kiedyś tam, tak powiem, obudzą się, żeby coś wykosić, no więc zaraz żeśmy już też mówili, żeby na to święto też wyczyścili to porządnie przy poczcie, dlatego jutro będę miała potwierdzenie, będę rozmawiała z dyrektorem, także temat też ruszę. Dziękuję. Też państwa radny? Nie widzę. Tak, w tym razie ja, panie wójcie, mam jedno pytanie, chyba właściwie. Czy jest może jakaś koncepcja, pomysł, być może plan albo projekt już na zagospodarowanie tego terenu po komisie samochodowym przy głównym wejściu, czy przy głównym wjeździe na plażę miejską, gdzie, na plażę naszą Zieleniewę. Ten po lewej stronie, tam przy tym, przy tej restauracji, ten piękny chwilę, Proszę? Na tym trampie, tak. Tu zawsze się wjeżdża po lewej stronie, tam jest komis samochodowy, teraz to jest jakby już opuszczone, tam... Na komisji wczoraj coś, Bogdan, już tam parking będzie. Tak?
To właśnie, to chciałbym mieć już nie zaprojektowany, to chciałbym usłyszeć. I drugie pytanie, takie no, dalsze oczywiście przyszłość, ale tam na ostatniej sesji Rady Gminy wspominał Pan, że w budżecie na przyszły rok, o którym na pewno już się należy budować, pewnie się buduje. Chodzi o boisko, które jakby Pan obiecał, że będzie ujęte w tym budżecie na rok przyszły. Boisko, no takie to gminne boisko pełnowymiarowe, do których piłkę do odbywania tych meczów, tak? Wraz tam z jakąś szatką czy z czymś takim. Czy jest jakby, czy kiedy ewentualnie, czy jest jakby podjęte działania, żeby chociażby usłyszeć od kogoś, ile to miałoby, czy w jakiej kwocie mogłoby to się zamknąć, tak? I to wszystko. Więcej pytań nie widzę, zamykamy ten punkt porządku obrad. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt numer 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylanka na rok 2018. Projekt numer 37/18. Bardzo proszę projektodawcy o zabranie głosu. Proponujemy zwiększenie planu dochodów budżetu na ten rok o kwotę 119 122 złotych w paragrafie pierwszym, które dochody są poszczególne w załączniku numer 1 do klasyfikacji budżetowej oraz szczegółowo według poszczególnych tytułów w uzasadnieniu do uchwały. Dochody pochodzą z wykonanych dochodów własnych gminy. W paragrafie drugim dokonujemy zmiany stanu wydatków budżetu, zmniejszając go 850 878 zł. I tak samo wydatki według klasyfikacji zawarte zostały w załączniku nr 2, szczegółowo tytuły poszczególnych zadań w uzasadnieniu do projektu uchwały. Zmiany dochodów i wydatków powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o 1 milion złotych. Będzie on wynosił po zmianach 9 915 209 złotych i 30 groszy. I jednocześnie zmniejszamy plan przychodów na ten rok o 1 milion złotych również. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji w sprawie tej uchwały. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów zaopiniowała projekt pozytywnie. Komisja Rozwoju nie opiniowała. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję w sprawie tej uchwały. Czy Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę. Proszę Państwa, miesiąc temu wszyscy jednogłośnie zwiększyliśmy o 1 000 000 złotych limit wydatków na szkołę Kobylanka. Teraz po prostu chcemy ją zwrócić z powrotem. Myślę, że moglibyśmy jednak tą kwotę zostawić, żeby być, czuć się bardziej bezpieczni do tego, że tak wiemy, że będziemy wydawać na tą szkołę. Wiemy, że jest w trakcie wybrania wykonawcy, składania ofert, a potem wybrania wykonawcy. Wykonawcy na nie wiedzą, że kwota ta, na którą liczą, to jest 3 700 000, więc myślę, że takie zabezpieczenie miliona mogłoby być i proponuję jednak, żebyśmy nie cofali tego z powrotem. Proszę. Ja dodam tutaj to pana radnego taką. Tak zaczęłam się zastanawiać po tej dyskusji z panem wójtem wczoraj. Czy nie zapomnieliśmy o pewnej rzeczy? Ta rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Kobylance jest trzyetapowa. Prawda? Bo w tym ujął pan również sygnalizację uliczną. Czy pan całkowicie już stamtąd zrezygnował z tego? Mogę się włączyć? Tak. Czytali się specyfikacje, wiecie jaki jest zakres. To jest pierwszy etap. Nie ma pierwszego, drugiego, trzeciego etapu budowy szkoły. Panie wójcie, na etapie. Mówię o zadaniu. Mówię o zadaniu, tak? Budowa szkoły ma zakres bez tej drogi i bez sygnalizacji sierpni. To jest jedna inwestycja. Dokumentacja jako taką mam na to wszystko. Ale przetargu i do budowy. Ja wiem. A więc nie mówię o kwota pieniędzy. Gdzie jest pan robić? Kiedy będzie pan robił sygnalizację? To ja w tej chwili nie robię sygnalizacji ani tej drogi. Robię tylko szkołę. Ale jest umowa w rejestrze, gdzie Enea jakieś czynności wykonuje.
zadbała o tą sygnalizację. Są wydane warunki i nic poza tym jest to w projekcie. Nie będę budował teraz żadnego oświetlenia ani tej drogi, mimo że mam projekty na to, wyłączam to z racji na fakt, że chcę wybudować najpierw szkołę, najszybciej jak tylko potrafię i dopiero do tego dowiązać w odpowiednich miejscach i odpowiedniej szerokości parkingi w stronę i szkoły, w stronę i gminy, i oświetlenie. Całe rozwiązanie po wybudowaniu szkoły będzie zrobione. Dokumentacja jest na to, nie jest to w przetargu. To do pana skarbnika. Gdzie to jest w budżecie? Gdzie jest ta kwota na te następne etapy? Nie ma pani tego, nie ma pani tego w budżecie. Bo nie ma pani tego w budżecie. Budżet jest budowa szkoły. I wyłączone jest. A dokumentacja jest na budowę szkoły. Tak, ale nie wiem, gdzie to w tej chwili, to jest nieuwzględnione. Dopiero jeżeli wybuduję szkołę, według tego projektu, mam nadzieję, i to też była pewna przesłanka, że droga wojewódzka będzie robiona, bo wiecie państwo, że oni są prawie aż już chcą wejść i weszliby wcześniej. Przypadek tylko, że nie przyszli do nas, to poszli innej miejscowości. To wybuduje, liczę, że wybuduje to w drugiej wojewódzkie. Skupmy się na szkole. Jeżeli pani czytała przetarg, specyfikację, wie pani, że nie ma tam drogi i nie ma tam światła. Tak, to o tym wiem. Ja po prostu zapytam się o to, gdzie w budżecie nie jest przeznaczone na następne. Nie ma. Teraz rozmawialiśmy o tym, że to jest w jednej inwestycji. Nie, że dokumentacja jest jedna, nie jest to w jednej. Nie wiem, ja pozostali radni, ja miałam takie tutaj i popieram pana Malinowskiego, ponieważ uważam, że to jest taki znowu może być niefortunny czas, koniec czerwca, prawda? I żeby się nie okazało, że znowu dowiemy się, że to był tylko jeden dzień po sesji, tak? Że zabrakło nam jakichś tam dni do tego, żeby podpisać umowę z wykonawcą. Żeby nam się wykonawca nie wycofał. Ale od momentu wpłynięcia ofert, czyli poznania tych kwot, my będziemy mieli 3 tygodnie jeszcze na podjęcie decyzji. A co się stanie, jak oferta najtańsza będzie 6 milionów i trzeba będzie szkołę robić? To i tak będzie potrzebna uchwała Rady Gminy. No tak, no, nie wiemy tego. Pan wójt nam zakładał, mówił nam na komisji, że może być milion, może być pół miliona więcej, tak? Więc nie mamy. Wiemy, że na pewno będzie więcej, tak? Proszę państwa, jeżeli się włączę, bo przepraszam, że przerywam, staram się przerywać, ale jeżeli się włączę, proszę państwa, podporządkuję się państwa w sytuacji, natomiast proszę was, uwierzcie mojemu doświadczeniu. Nie wypychajcie pieniędzy ponad to, ile wiemy, że nie ma w koszulisie inwestycyjnego, że ponad koszulisie inwestycyjnego. Nie pokazujmy takich kwot. Jak będzie, tak jest w tej chwili ułożona sytuacja, że jak będzie przetarg otwarty 8 czerwca, to mamy za 2 tygodnie mamy sesję i ja jeszcze mam potem następne 2 tygodnie na podpisanie umowy. Uwierzcie mojemu doświadczeniu, nie szastajcie zbytnio swoją tutaj taką, że mamy też nie więcej. Zawsze dzisiaj wykonawca. Proszę państwa, proszę zapytać się pani Iwony, już dzwonił wykonawca, taki może mniej doświadczony, ile ja pieniędzy mam w budżecie. Zróbcie jak chcecie. Namawiam was, uwierzcie mi doświadczenie mojemu, które posiadam i tylko was o to proszę. Ale oczywiście, jeżeli będzie taka wola państwa, no to po prostu też się do tego zwrócić. I powiem, że nie będę się tutaj jakby upierał mocno, czy nie będę się tutaj z państwem kłócił. Tylko powiem, że tak ułożyliśmy teraz sytuację, że jest... Mamy doświadczenie pierwszego przetargu. Ja przepraszam, mamy doświadczenie pierwszego przetargu, że nie zasypano nas tutaj nimi ofertami. Była jedna i to większa niż szacowaliśmy koszty. I należy się czego spodziewać, że teraz w drugim przetargu razem nas zasypią tanimi ofertami? Inne warunki są. A,
Proszę Państwa, jest już naraz, bardzo proszę, pani radna Szyk ma głos. Panie wójcie, ja mam pytanie. Czy dopełni pan obowiązku poinformowania wykonawcy o wyłonieniu właśnie jego jako wykonawcę? Proszę Państwa, odpowiadam w taki sposób. Pani, ci przedstawiciele pani tych dwóch panów przesympatycznych, ale bez posiadania żadnej wiedzy, ogłosili na spotkaniu z rodzicami, że procedowanie, oni ogłosili, to nie ja, że procedowanie odbyło się zgodnie z prawem. I proszę pytań takich, które powodują tylko zaognianie i zaostrzanie sytuacji, nie wnoszących nic kompletnie, nie zadawać. Pani, nie proszę Panią, Pani przedstawiciele powiedzieli, cała procedura jest zrobiona, jest dobrze. I to by powiedział Pan Filipowicz, znawca teorii odczytania. I w związku z powyższym odpowiadam Pani tak, dopełniłem wszystkiego, nie ma żadnych uchybień. Jeżeli Pani uważa, że są uchybienia, proszę do prokuratora. Nie Pani, dziękuję do prokuratora. A no, to się pan. Cieszę, że Pani. Niech mi Pan powie, czy wykonawca był poinformowany na piśmie, czy w jakiejś formie elektronicznej i zaproszony na piątek do podpisania. Z szacunku dla Pani odpowiem, jako radny. Droga Pani, 18 kwietnia zostało wysłane pismo do wykonawcy, że wydłużamy termin związania z ofertą. W związku z powyższym nie było już terminu pierwszego, on się już nie kończył 30, on się kończył 15 czy 10 maja. Takie poszło pismo uzgodnione z wykonawcą. Ono wyszło, dlaczego 18? Dlatego, że 16 bądź 17 dopiero dostałem oryginały dokumentów, które uwiarygodniały wykonawcę, że może przystąpić do przetargu. Ja, proszę Panią, ale jak Pani tego nie będzie wiedziała, to Pani będzie zadawała pytania. Ale ja tylko pytam się o jedno, Pani. Tak. O to, czy Pan po sesji, jak Pan już miał tutaj zatwierdzone przez Radę zmiany w budżecie i zwiększenie o te milion złotych, czy Pan powiadomił wykonawcę, że został wybrany, tak? Proszę Panią, on miał taką świadomość, że on jest oficjalnie wybrany jako wykonawca. Proszę Panią, wykonawca był u mnie na dzień przed sesją. Ale na dzień przed sesją jeszcze nie była zmiany w budżecie, nie było. Panią, był na dzień przed sesją, uzgodniłem z wykonawcą, że idzie do szkoły i organizuje przejęcie placu budowy i w piątek umówiliśmy się na podpisanie umowy. Ale to Państwo się umówili. Gdzie to jest na piśmie, czy jakiś mail, nie wiem, cokolwiek, tak jak procedura. Panią, proszę wystąpić do wykonawcy. Był u mnie w gabinecie dwóch panów. Umówiliśmy się, że po sesji w piątek przyjeżdżają. Ja nie miałem obowiązku informowania, bo chcę Pani powiedzieć, czego Pani nadal nie chce zrozumieć. Że nastąpił nowy termin związania z ofertą. Niech Pani nie czyta Facebooka, tylko niech Pani zrozumie. Nie, to nie jest Facebook, Panie Panie 18 kwietnia, dzień po tym, jak dostałem oryginały dokumentów, że firma może być wykonawcą, bo oni dopiero dali oryginały dokumentów 16 bądź 17. Dopiero dali oryginały dokumentów. I ja dzień po tym wysyłam do nich pismo, że następuje związanie, wydłużenie związania z ofertą. Do kiedy? 10 maja albo tam 15, już trzeba zobaczyć na tym piśmie. I dlatego nie musiałem już w piątek nic robić, tylko mogłem w piątek, w poniedziałek, w wtorek, do 15 maja musiałem podpisać umowę. Ale wykonawca... A co było związane z tym, to... Ale proszę dać Panu Wójtowi dokończyć zdanie, tak jak będziecie Państwo sobie przerywać, to... Ale wykonawca... Zakończymy ten wątek, bo to jest... Właśnie, chodzi o to, że wykonawca nie wiedział, że został wybrany. Pani po prostu mówi jakieś takie rzeczy. No nie wiem, Panie Radny, proszę tutaj... Proszę Państwa, stop, chwileczkę. Ja się wyłączam już. Proszę Państwa, chwileczkę, tak? To nie jest jakby tematem projektu uchwały, tak? Ale to jest związane, Panie Przewodniczący.
Nie, no tutaj... Czy zostawimy te pieniądze? To jest typowe przesunięcie budżetowe, no oczywiście... No ja myślę, że tutaj no, nie będziemy godzinę czasu, czy wiedział, czy nie wiedział. Pani twierdzi, że nie wiedział, wójt twierdzi, że wiedział. I naprawdę, no to... Nic się na prowadzi... nie ukazało, dobra, to rozmowa prowadzi... Okazało się dopiero, nie przetarcie. Nikąd, no to będziecie się Państwo spierali może po sesji. Nie, my dyskutujemy z Panem tutaj. Świetnie, no ale to... Ta dyskusja jakby nie widzę tutaj jakiejś, wie Pani, światełka w tunelu, żeby coś tam ktoś kogoś chciał przekonać, nie? Oczywiście dyskusja służy, ale konstruktywna. No tutaj ja nie widzę, żeby pani zdołała być przez pana wójta przekonana, nawet procenta nie widzę takiej szansy. Też nie widzę, żeby pani, żeby pan wójt przez panią miał być przekonany. Ale ja tylko poprosiłam o to, żeby mi powiedział, że dyskusja polega na tym, że na konstruktywnej dyskusji, tak? O taką chodzi, że ktoś może powie, aha, dobrze, może pani ma rację, czy pan ma rację. Tutaj, ja dobrze, ten wątek kończymy. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie szeregowej uchwały? Proszę. Chciałbym zabrać głos Państwa radni tutaj, szczególnie do pana wójta. Nie wycierajmy sobie buzi za przeproszeniem nazwiskami dwoma panów, przedstawicieli rodziców, którzy wykazują się troską o swoje dzieci, o przyszłość szkoły. Jeden, nie że to są ludzie bez żadnej wiedzy, bo akurat jeden z tych panów zajmuje się przetargami. Rodzice i ci przedstawiciele rodziców spokojnie wyjaśnili swoje stanowisko. Pan wójt twierdzi, że prawa dochował. Owszem, zgodzili się z tym częściowo, zarzucając panu, że nie wykazał pan dobrej woli. Ale to nie upoważnia ani pana, ani nas, żebyśmy sobie tymi rodzicami i nazwiskami wycierali buzię za przeproszenie. Ci rodzice działali w dobrze pojętym interesie dzieci. Oni nie przyszli się awanturować, nie przyszli się kłócić, tylko chcieli załatwić sprawę remontu szkoły. Ja byłem na tym spotkaniu, Kuba był na tym spotkaniu, nie było żadnego awanturnictwa, żadnego tego. Natomiast forma protestu, pana w tym czasie nie było, oni to sobie przedstawili, dyskutowali z rodzicami, ja się też z tego wyłączyłem, bo to jest sprawa rodziców. Jakie rodzice chcą podjąć protest? I uważam, że jeżeli mówimy na temat jakiegoś pana Kowalskiego czy innego, to niech oni tutaj na tej sali siedzą. Dziękuję. Z Państwa, Ad vocem muszę się odnieść, dlatego że po pierwsze, szanowny panie radny głos. W proteście można sobie pisać, co się chce, natomiast jeżeli mówi się o nieudolności konkretnie wójta i opieszałości wójta, jest to zaczepka, jest to po prostu rzecz nie nawet godna, żeby wpisać tego w proteście i mówić my mieszkańcy. On nie ma prawa mówić my mieszkańcy, ewentualnie my rodzice, proszę pana. I dlatego nie pozwalam sobie na to, żeby mówić, że jestem nieudolny i publicznie wyrażam przeciw temu sprzeciw. Ale na nie to, że jest... tego pana, że jest bez żadnej wiedzy, to pan publicznie ocenia. Jeżeli ktoś mówi, że jestem nieudolny, przy takich argumentach, jakie powiedziałem wszystkim rodzicom, uważam, że ten pan nie ma żadnych kwalifikacji, jeżeli mówi takie rzeczy publicznie i mówi w proteście taką oto rzecz, która została przeze mnie wypowiedziana, że rodzice dostaną trzy alternatywy i on nie ma prawa wychodzić do mnie z taką rzeczą, bo to ja wyjdę do rodziców z trzema propozycjami. I dlatego to jest, ten protest jest daleko idąc awanturnictwem. Byliście Państwo, więc słyszeliście, że powiedziałem, rodzice wybiorą sobie trzy warianty. Dobrze. Rodzice zostali sami i wybrali to, co uważali za słuszne. Dobrze. Jeszcze pan radny Malinowski, kończymy dyskusję. Nie ma tutaj rodziców. Są dwóch panów i my mieszkańcy. Niech pan nie wprowadza tutaj sytuacji konfabulastycznych, których nie ma, proszę pana. Także ma na tak dokładnie. Panie Wójcie, dobrze. Bardzo proszę. Nazwuje pan na każdy dom. Wracam do uchwały do projektu 37/ przez biorę się z fantazuje pan na każdy dom. Pan nie powinno wziąć pod siebie uciekać z tego spłagania. Trzeba posiedzieć do końca. Pan usłyszał, co rodzice mówili na temat. Szanowny się zajęcie. Nie jest tematem teraz, zebranie rodziców nie jest tematem w tym momencie. Jasne, więc proszę też bez wycieczek osobistych. Pan chciał, żebym wrócił do mnie. Ale panowie. Ma prowokację przed 10 minut przerwy, ogłaszam. Nie, pan Malinowski. Po przerwie, tak? Niech troszeczkę ostygną głowę. O nie, pan. Przed przerwą pan radny Malinowski chciał zabrać głos. Bardzo proszę, zajmę pan głos. Proszę o ciszę. Dziękuję.
dwie rzeczy, bo tutaj taka dyskusja się mocno wyniknęła. Ja przypominam, że nasi potencjalni wykonawcy widzą kwotę 3 700 000. Zabezpieczyliśmy miesiąc temu 1 milion jeszcze. Ja bym prosił, żeby ten milion został, więc zgłaszam wniosek formalny o wykreślenie z naszej sprawy zmiany budżetu gminy Kobylanka na 2018 tego punktu zmniejszenia na plan przychodów budżetu gminy Kobylanka na 2018. Ja rozumiem, że panie przeciwko. Mogli przegłosować punkty powyższe, nie biorąc pod uwagę tego punktu zmniejszenia limitu na realizację zadania rozbudowy budynku szkoły podstawowej. Po prostu to zostawić. To jest wniosek formalny i tak, a to trzeba zrobić projekt... Przegłosowany. Uchwały trzeba zrobić, tak? Nie, wniosek formalny. Dobrze, jest wniosek formalny, padł wniosek formalny, proszę sformułować jeszcze raz wniosek formalny, żebyśmy mieli jasno. W projekcie uchwały rozwiązania 37 przez 18, tak? No tak, w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylanka na 2018 wykreślenie z paragrafu drugiego punktu drugiego. Tak? Paragraf trzeci. Paragraf trzeci. I paragraf trzeci. O, to zmienia nam uchwałę. Tak, paragraf drugi, punkt drugi, paragraf trzeci. No to nie łączy się ze sobą. Proszę Państwa, padł wniosek formalny. No, ja tutaj właśnie też mam pewne wątpliwości. Nie, proszę Państwa, możecie to robić, bo ja jestem na to przygotowany. Bo ja mam te pieniądze, jeżeli macie taką wolę, to zróbcie tak. Chodzi o to, żebyśmy nie zmniejszali o ten milion złotych, tak? Żeby było dobrze, żeby jestem przygotowany na tą sytuację papierową, można to zrobić, można to zrobić. Natomiast jeżeli nie chcecie upaść takiej jakiejś doświadczeniu, to proszę bardzo, nie będę zabiegał Państwa, tylko ale nie trzeba się pytać skarbnika, bo wiem, że to można zrobić. Bo ja już mam takie dokumenty, ja byłem na to przygotowany, w ten sposób tylko przywołam tamte dokumenty i koniec, bo ja jestem porozmawiać z bankami, porozmawiać z inwestycji, które mam przesunąć, ja jestem na to przygotowany. Ale żebyśmy nie popsuli tego, co tutaj jest na przykład zwiększenia. Czyli trzeba zabierać gdzieś za ten milion. Popsują Państwo wszystko, bo trzeba dać te załączniki tytuły w każdym miesiącu, no po prostu. Nie, no bo tu są zwiększenia, na przykład nie wiem, taki to planu, żeby nie przepadło, dotacje na OSP, to żeby zostało. Nie może być tak, żeby zostało wszystko jeszcze, żeby wypłacać milion. Cofamy się do miesiąca następnego, no jak to tak możliwe? Albo cofamy się, dajmy ten milion, ale no to, co jest z ten milion poskrobany, no to trzeba będzie to wycofać, no i koniec. Pytanie jest, tak, panie wójcie, czy możemy wyłączyć, nie wiem, punkt na przykład z projektu tej uchwały, tak jak wnosi pan radny Malinowski, czy po prostu unieważniamy jakby całą uchwałę, znaczy nie przyjmuje, znaczy czy można wyłączyć z tej uchwały, ona zachowuje wtedy moc prawną? Potem będzie poddana pod głosowanie już z tym. Nowa uchwała będzie, jak państwo. Ale ten milion, który dzisiaj zostawimy, czy on nie był już gdzieś załóżmy przewidziany? Są inne zmniejszenia. Państwo z tego miliona są inne zmniejszenia, tak? Na 73. Ale wiesz, ale 4 miliony już nie był dzisiaj. Dobrze, ale ten paragraf drugi zawiera, tak? Zmniejszamy wyrzucane wydatki. Proszę posłuchaj, bo państwo idziecie w nie tą ścieżkę. Uchwała nie ma miliona, nic nie zostawiacie. Macie tylko podnieść ręce za tym, żebym ja dodał milion złotych. I ja wam przedstawię nową uchwałę. Nic nie zostawiacie. Zróbmy te dwie uchwały pierwsze, przesunijmy. Na później nie chcę. Pan skarbnik. To jest pan skarbnik. Niech tam powie. Ktoś tam tak. Czekamy na pan. Padł wniosek formalny, sformułowany przez radnego Malinowskiego o tym, żeby pozostawić te milion złotych, czy nie przenosić tego w budżecie, tak? Bo zmianę paragrafu drugim punktu pierwszego i paragrafu trzeciego. Teraz, Natomiast zostawić te rzeczy, które zaplanowaliśmy wcześniej, które tutaj jest w tej, czyli zakup i modernizacja, organizacja, wykonanie, dotacje do tak dalej. Chodziło mi tylko o ten jeden punkt.
tylko za tym punktem idzie wiele innych punktów, bo przecież to nie jest tak, wszystko to idzie. I musimy zrobić sobie przerwę wtedy i ja mam przygotuję dokumenty, muszę usiąść, że też to nie jest takie proste i Państwo dam drugą uchwałę. No właśnie, proszę. No to może przegłosujmy. Wniosek formalny, bo wtedy będzie wniosek. Wniosek formalny o to, żeby nie zmniejszać o 1 000 000 zł, tak? Taki tylko, a resztę powinniśmy wszystko. Szanowni Państwo, tak? Zakup i modernizacja budynku na Odo. Socjalne rentowie w tym się wiąże. Nie, słuchajcie, ja dlatego pytam, dlatego zadałem pytanie, czy to wiąże się z tym, że rozumiem, że to wiąże się z tym, że będzie musiał być przygotowany nowy projekt uchwały, tak? No nie da się tego zrobić na tym jakby na tym projekcie tej uchwały. No nie, musicie mieć wszystko włącznie z WP-em za chwilę. Proszę Państwa, nie wiem, czy nie prościej byłoby zagłosować, czy przyjmujemy, czy odrzucamy ten projekt tej uchwały, bo teraz jeżeli zróbmy sobie minutę przerwy. Tak. Szanowni Państwo, kończymy przerwę. Przechodzimy do wniosku formalnego pana radnego Malinowskiego. Pan radny Malinowski, jeszcze raz proszę o sformułowanie wniosku formalnego i zaraz poddamy go pod głosowanie. W projekcie uchwały nr 37/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylanka na rok 2018 o wykreślenie punktu z paragrafu 2 punkt 2 oraz wykreślenie paragrafu 3 punkt 1. Dobrze, bardzo dziękuję. I przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku pana radnego Malinowskiego? Proszę podnieść rękę, tak? Pani sekretarz, jak to głosowanie? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 radnych jest za, tak? Kto się wstrzymał od głosu? 5 radnych. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że wniosek pana radnego Malinowskiego uzyskał wymaganą większość przy obecności 15 radnych na sali. 10 głosowało za przyjęcie wniosku. 5 wstrzymało się od głosu. Proszę? Zgodne? Nawet jeżeli to nie jest procedura, bo jeżeli ja mam zejść na dół i zrobić nowy projekt uchwały, to jest inicjatywa pana wójta, tak? To on musi na to razie zgodzić. A jeżeli tutaj taka poprawka została przegłosowana, to ona jest nieważność tego projektu. No właśnie o tym mówiłem, tak? Więc z tymi poprawkami proszę głosować, a on tak będzie nieważny, który on jest przestrzegał. Tak? Bo on się nie bilansuje w ogóle. No tak. Sami sobie podwórkę robimy, proszę Państwa. No to prosimy pana skarbnika o pomoc. Ale macie Państwo załączniki. Proszę dokonać stosownych poprawek, tak? Z kwotami, tak dalej. Głosować. Proszę Państwa, mówiłem o tym właśnie w przerwie. To jest naturalne kolej, zabierając złość. Ale proszę Państwa, no mówiłem o tym w przerwie, że to nie jest tak, że tu zabierzemy milion. Jest dokument, tak? Który w tym momencie stał się makulaturą, tak? No, ale teraz, jeżeli my przesuwamy ten 1 000 000 zł powrotem, to musimy znaleźć go teraz w tych tabelach. Także nie wiem, albo teraz biorą się komisję. Na to zadane pytanie, żeby powiedzieć, jak to można rozwiązać. Okazuje się, że jest to dość trudne, więc w tym momencie zostaje. Albo przyjmujemy tę uchwałę, albo nie. Po prostu, tak? Tak to rozumiem. Ale to jest uchwała, to już z poprawką. No został przyjęty wniosek formalny złożony przez pana radnego Malinowskiego stosunkiem głosów 10-5 i teraz ta uchwała już jej nie ma. Teraz jest nowy projekt uchwały, w którym tak tracą ważność te punkty, które pan wskazał. Nie ma nowego projektu. Ale przed uchwałą, zanim to zrobiliśmy, zadaliśmy pytanie. W momencie, gdy zagłosowaliśmy, dostaliśmy informację z skarbnika, że to jest nieprawne. No to nie rozumiem. Znaczy no teraz dla mnie przynajmniej rzeczą logiczną jest, że teraz należy jakby cofnąć te przesunięcia wszystkie. No nie można wykreślić tu tylko 2 punktów, bo tu mamy załączniki do tego, tak? Je trzeba zmienić, bo to jest najważniejsze. Pani przewodnicząca, ale gdybym taką informację dostał w momencie, kiedy to bym po prostu nie brnął z tym wnioskiem. Ale po to są komisje, no. Takie rzeczy na komisji. To jest ciekawa sytuacja, ale panie radny, jeżeli pan mówi o milionie, to proszę teraz dodać, ta uchwała będzie dobra, tylko proszę zaproponować, zdjąć jakieś, żeby skądś by ten milion uzupełnić i będzie wszystko w porządku. Zdjął pan milion, teraz proszę dodać.
I gdzie pan to znajdzie, to ja to rozważę, czy to jest możliwe w ogóle. I powie pan, to jest fajna sprawa, czy to tak. Ale trzeba komuś zadać. Proszę mi to zaproponować. Proszę państwa, 3 minuty przerwy. Ja proponuję wnioski formalne przystąpić do głosowania na to trwa, może się okazać. Tutaj no, okej. Okay. Proszę państwa, ogłaszam koniec przerwy. Składam wniosek formalny po przerwie o przywrócenie wykreślonych treści w wyniku głosowania poprzedniego wniosku formalnego do projektu uchwały nr 37/18 i pozostawienie go w formie pierwotnej, takiej, jaka została złożona nam, jaka została nam przedstawiona w projekcie uchwały przez wójta gminy. Kto jest... Przewodniczący, przed głosowaniem mam pytanie do pani sekretarz. Czy możemy coś takiego zrobić? Nie, ja na to pytanie nie wiem. Wójtu powiedziałem, że jest przygotowany na taką sytuację, że albo jesteśmy przygotowani, albo nie. Proszę państwa, z pańskiej strony. Jestem przygotowany, tylko skutek jest taki, że nie ma zakupu mieszkania. To jest pewne. WPF-u nie ma, to jest pewne. Muszę teraz mieć jakieś 2-3-4 dni czasu i wracamy do stanu jadrowego. Jestem przygotowany, bo mam pieniądze na taką sytuację, ale one są wzięte z czegoś innego. I wtedy zmieniam politykę, wracam do polityki marcowej. Ale nic jest przygotowane. Ale czy państwo podjęliście decyzję, czy mam się przygotować, czy państwo jednak uznacie doświadczenie moje w tej sprawie za ważny czynnik i pozwolicie kontynuować inwestycje te i szkołę. Dobrze, proszę państwa, to w takim razie, jeżeli pani sekretarz nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie w tym momencie, to ja podejmuję tę decyzję jako prowadzący obrady. Jeszcze raz mówię, co nastąpi teraz. Zgłaszam wniosek formalny o przywrócenie projektu tej uchwały, zapisów w projekcie uchwały nr 37/18 do tych pierwotnych, które przedstawił nam pan wójt w projekcie. Czyli wykreślenia zmian, które zostały dokonane w poprzednim głosowaniu. Nie było wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji, przejście do głosowania, także dyskusja nie została jakby zamknięta, tak? Można składać następne wnioski. Tak jest więc mój wniosek formalny i poddaję go teraz pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przywróceniem do projektu uchwały nr 37/18 wykreślonych w poprzednim głosowaniu punktów i przywrócenie jej do stanu pierwotnego, takiego, jaki został nam przedłożony przez wójta gminy Kobylanka. Kto jest za, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał od głosu? Sześć. Stwierdzam, że wniosek formalny został przyjęty stosunkiem głosów 8 radnych za, 1 wstrzymujący się i 6 przeciw. I 6 wstrzymujących się, 1 przeciw. I głosowanie na uchwałę. Teraz, proszę państwa, jeżeli nie ma innych wniosków, to zamykam dyskusję w sprawie projektu tej uchwały i przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały nr 37/18. Wraz z autopoprawką. Nie, żadnej autopoprawki nie dopuszczamy. Była autopoprawka 37. Była. Wraz z autopoprawką. To może ja ci zgadnę, może ja wziąłem, bo mamy tu wspólnie leży. Szanowni państwo, przechodzimy tym samym do głosowania nad projektem uchwały nr 37/18 wraz z autopoprawką. Rozpoczynamy głosowanie jawne dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylanka na 2018 rok wraz z autopoprawką projekt nr 37/18. Pan Adamczyk Andrzej. Jestem przeciw. Biernacik Łukasz. Jestem za. Pan Tomkowski Dariusz. Pan Rochomilecki Zbigniew. Pan Gołębowski Zygmunt. Pani Grabowska Czesława. Pani Grzybak Mieszka. Pan Inlicki Mariusz. Pani Kisielewska Jolanta. Pan Klejnowski Krzysztof. Pan Kłos Grzegorz. Jestem przeciw.
Pan Malinowski Jakub. Jestem przeciw. Pani Nelka Necha. Jestem przeciw. Pan Poliwka Bogdan. Jestem za. Pan Szczęsny Daniel. Jestem za. Stwierdzam, że projekt uchwały uzyskał wymaganą większość głosów przy obecności 15 radnych na sali sesyjnej. 7 głosowało za, 5 przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kobylanka na lata 2018-2028. Projekt uchwały 38/18. Proszę projektodawcę o zabranie głosu. Również projekt budżetu z zgodną poprawką dotyczącą zamiany zadania inwestycyjnego załączniku nr 2. Dokument komplementarny do uchwalonej zmiany budżetu zawiera uaktualnione kwoty dochodów wydatków po zmianach w wyniku budżetu również. W wyniku tego zmniejszonego deficytu i potrzeb kredytowych dług na koniec roku wyniesie 21 955 000. Wskaźniki w okresie prognozy w artykule 243 są spełnione. Jeżeli chodzi o WPF uchwalony w poprzednich okresach, to zmiany zachodzą w załączniku nr 2. Pozycji 1.1.2.1, gdzie nastąpiła zadania i zamiana zadania inwestycyjnego na zadanie z tymi samymi limitami kwotowymi, przewiduje się w tym roku do realizacji zadanie zagospodarowania terenu rekreacyjno-odpoczynkowego oraz remont budynku sanitarnego na kempingu 104 Miedzie. Natomiast rezygnuje się realizacji zadania budowa zadaszenia amfiteatru nad jeziorem Miedzi wraz z budową podestu dla mediów. I wprowadza się w załączniku nr 2 nowe zadanie w wierszu 1.3.2.17. Czyli zakup budynku i modernizacja na potrzeby specjalnego budowy. Natomiast zmiany, które zaszły w okazji przedsięwzięć w załączniku nr 3, w wierszu 1.3.2.26 przesunięcie części kwoty, części limitu w wysokości 73 270 zł na rok przyszły. I w wierszu 1.3.2.28 zmniejszenie limitu na przebudowę, na rozbudowę szkoły podstawowej w Kobylance. Dziękuję. Proszę o opinię komisji. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów zaopiniowała projekt pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję w sprawie tej uchwały. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Rozpoczynamy głosowanie jawne dotyczące podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kobylanka na lata 2018-2028, projekt nr 38/18. Pan Adamczyk Andrzej. Przeciw. Biernacik Łukasz. Jestem za. Pan Domkowski Dariusz. Wstrzymać. Pan Drogomirecki Zbigniew. Jestem za. Pan Gołębowski Zygmunt. Jestem za. Pani Grabowska Czesława. Wstrzymuję się. Pani Grzyb Agnieszka. Przeciw. Pan Ilnicki Mariusz. Jestem za. Pani Kisielewska Jolanta. Za. Pan Klejnowski Krzysztof. Wstrzymuję się. Pan Kłos Grzegorz. Jestem przeciw. Pan Majnowski Jakub. Wstrzymuję się. Pani Nelka Aneta. Jestem przeciw. Pan Poliwka Bogdan. Jestem za. Pan Szczęsny Daniel. Za. Zgadzam, że projekt uzyskał wymaganą większość. Przy obecności 15 radnych na sali sesyjnej 7 głosowało za, przeciw było 4 wstrzymało się od głosu. Przechodzimy do porządku obrad. Punkt numer 12. Proszę Państwa.
Państwa w podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobranka dla przebiegu linii energetycznej 220 kV w obrębach Morzyczyn, Kobranka, Rektowo i Zieleniewo. Projekt nr 39/18. Proszę projektodawcę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, to jest konsekwencja spotkań, jakie Państwo odbyli w tamtym roku, chyba w końcu tego roku, z przedstawicielami PSE. Tylko mogę powiedzieć, że wszystkie ustalenia, które z Państwem zostały zawarte, są po konsultacjach jeszcze z każdymi wioskami, przez które to przechodzi i przedkładamy Państwu już plan przestrzenny zgodnie z wszystkimi ustaleniami, które tutaj zostały nam wytłumaczone w tamtym roku i proponuję, proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę komisję o opinię. Komisja Społeczna pozytywnie zaakceptowała. Dziękuję. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów również zaakceptowała projekt ustawy. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w sprawie projektu ustawy. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy zatem do głosowania nad projektem uchwały nr 37/18. Rozpoczynamy głosowanie. Ja będę przewodniczący podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka na przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Morzyczyn, Kobylanka, Lektowo i Zieleniowo. Projekt nr 39/18. Pan Adamczyk Andrzej. Jestem za. Jernasik Łukasz. Jestem za. Pan Domkowski Dariusz. Nieobecny. Pan Rokomirecki Zbigniew. Jestem za. Pan Głębowski Zygmunt. Pani Grabowska Czesława. Jestem za. Pani Grzyb Agnieszka. Nieobecna. Pan Iliński Mariusz. Jestem za. Pani Kicielewska Jolanta. Za. Pan Klejnowski Krzysztof. Za. Pan Kłos Grzegorz. Jestem za. Pan Majnowski Jakub. Jestem za. Pani Nelka Neta. Jestem za. Pan Poliwka Bogdan. Jestem za. Pan Szczęsny Daniel. Jestem za. Jednomyślnie, bez dwóch osób. Stwierdzam, że projekt uchwały został wymagany większość. 13 radnych na sali, 13 głosowało za. Przechodzimy do kolejnego porządku obrad, punkt nr 13. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobylanka. Projekt nr 40/18. Proszę projektodawcę o zabranie głosu. Uchwała nr 40/18. I to jest uchwała, proszę Państwa, woda ścieki. Woda ścieki. Państwo wiecie, że w tej chwili jest od tego roku ściekami i stawkami zajmować się będą i regulować te kwestie Wody Polskie. W związku z powyższym należy przeprowadzić legislację nowych, uwzględniających poprawki prawne i przekazania tego regulaminu Wodom Polskim, a Wody Polskie przekażą go Wodociągom Zachodniopomorskim i jeżeli nie będzie uwag, co chodzi o tą uchwałę, będzie ona obowiązującym aktem prawnym. W związku z powyższym, jako że on jest opracowywany na bazie tych regulaminów, które tu mieliśmy, nie ma skarg żadnych, ja tak chyba, że Państwo macie, ale ja do mnie nie dochodzą żadne skargi związane z regulaminem, czyli z zasadami, z metodami naliczania, z metodami odbioru tych ścieków. Nie mam żadnych skarg. Uważam, że ten regulamin jest dobrym regulaminem, jest sprawnym regulaminem. I teraz należałoby go tylko, tak jak z tymi wyborami, okręgami wyborczymi, potwierdzić, wysłać do Wód Polskich, wykonać do wodociągu. A więc o taki pierwszy krok Państwa proszę, żeby ten regulamin uwzględnił po wszystkie poprawki prawne i tą realizację prawną, żeby on został przez Państwa jako dobry, zatwierdzony celem wysłania do Wód Polskich, która będzie ustalała stawki na ścieki i wodę. Dziękuję. Proszę przewodniczący komisji o opinię. Projekt komisji jest pozytywny. Komisja społeczna także pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję w sprawie projektu tej uchwały. Proszę. Ja po prostu szukam wykazu, bo akurat nie mam przeciwko temu regulaminowi. Chciałem się spytać pana wójta, kto ustala w gminie umiejscowienie hydrantów przeciwpożarowych? Nikt nie tego nie ustala. Sami się ustalają to projektanci. Odpowiadam czy nie? Tak. A no właśnie. Projektanci na etapie projektu budowlanego. Starosta potwierdza tę decyzję, pozwala na budowę. Taka jest odpowiedź na to pytanie. To znaczy chodzi mi o to, że buduje się osiedle i czy na tym osiedlu
Kto projektuje te hydranty? Ten, który... Jeżeli, którzy się budują? Jeżeli osiedle jest własnością gminną, robią to projektanci na decyzji gminy. Jeżeli osiedle jest własnością prywatną, robi to prywatny przedsiębiorca, zleca projekty i na podstawie tych projektów prywatny im przedsiębiorca uzyskuje pozwolenie na budowę w starostwie. I to tam właśnie już jest po regulacji. Indywidualnie mieszkaniec może wystąpić o posadowienie hydrantu. Na przykład nie jest w spółdzielni gminnej, nie jest w spółdzielni, tylko po prostu indywidualnie mieszka. Jeżeli jesteśmy na terenach, które są starszymi terenami, to bezwzględnie tak. Natomiast wszystkie nowe przepisy, nowe projekty, które one chyba idą od 4 czy 5 roku, ja sobie dobrze przypominam, nie ma żadnego projektu budowlanego, który nie ma opinii strażackiej, strażaków. I dlatego te projekty, które były robione z opinią strażacką po tym 5 czy 6 roku, one, i tam właśnie już nie można, bo tam już to działa. Natomiast na terenach tam wcześniejszych, gdzie rzeczywiście nie ma hydrantów, bo wiemy, że takie tereny są, można wystąpić do zarządcy, czyli do nas, żebyśmy my posadowili. No ale my to musimy ująć potem. Chodzi mi o budowane domy w 2007 roku, czy to się trzeba do gminy zwrócić. Ale musiały mieć już one uzgodnienie. Nie mamy w Wielkowie, kończą się na Starym Wielkowie. Żadne nowe domy nie mają w okolicy hydrantów. Ale to nie są siedle, to są... To są pojedyncze domy, które się ciągną... Aha, nie, to już jest taka jurysdykcja, rzeczywiście. Do gminy się składa. Tak, tak, ale państwo jesteście przy starej sieci wodociągowej i teraz, bo ona była w zasadzie. Nie mamy sieci wodociągowej. W ogóle? W ogóle. Kończy się na Starym Wielkowie, tam gdzie są Tysina. Wszystkie te pozostałe domy, mimo że te strefa ujęcia wody pitnej na Wiedbia mają studnie. No to mamy zadanie dla WPF-u, trzeba włączyć... Ja chciałem, czy taki wniosek się do ministra. Jest tak, tak. To wniosek, ale już będzie czas pojedynczy. Ale panie przewodniczący, o hydrant czy o wodociąg? Bo jak nie ma wodociągu, to nie będzie hydrant. Chodzi mi o hydrant przeciwpożarowy na wypadek pożaru. Ale jak nie ma wodociągu, to co jest? Pakiet jest wodociągu. A! Pożarowy może być. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie widzę więcej. Bardzo proszę. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały nr 40/18. Szanowni państwo, rozpoczynamy głosowanie jawne dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i wprowadzania ścieków na terenie gminy Kobylanka. Projekt nr 40/18. Pan Adamczyk Andrzej. Jestem za. Jernacik Łukasz, jestem za. Pan Dąbrowski Dariusz. Pan za. Pan Prochomilecki Zbigniew. Jestem za. Pan Goelmocki Zygmunt. Za. Pani Grabowska Czesława. Za. Pani Grzyb Agnieszka. Za. Pan Gielnicki Mariusz. Jestem za. Pani Kisielewska Jolanta. Nie ma. Pan Klejnowski Krzysztof. Za. Pan Płot Grzegorz. Za. Pan Majdowski Jakub. Jestem za. Pani Nelka Aneta. Jestem za. Pan Poliwka Bogdan. Za. Pan Szczęsny Daniel. Za. Jednogłośnie. Jestem za projekt uchwały został wymaganą większość. Stosunkiem głosów 14 radnych na sali obrad, 14 głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt nr 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Projekt nr 41/18. Proszę projektodawcę o zabranie głosu. Projekt niniejszej uchwały dotyczy zamiany nieruchomości. Jest to działka 153/500 na działkę nr 148/1 o powierzchni 50 m² będącej własnością osoby fizycznej w związku z trwającą inwestycją drogową drogi gminnej relacji Wielkowo-Gniezno. Dziękuję. Dziękuję. Proszę przewodniczący komisji o opinię. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów również pozytywnie. Dziękuję. Otwieram, proszę państwa, dyskusję w sprawie projektu tej uchwały. Czy państwa radny chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Rozpoczynamy głosowanie jawne dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości projektu nr 41/18. Pan Adamczyk Andrzej. Jestem za. Jednacik Łukasz. Jestem za. Pan Dąbrowski Dariusz.
Pan Drogobielecki Zbigniew. Jestem za. Pan Gołębowski Zygmunt. Jestem za. Pani Grabowska Czesława. Jestem za. Pani Grzyb Agnieszka. Za. Pan Unicki Mariusz. Jestem za. Pani Kisielewska Jolanta. Jestem za. Pan Klejnowski Krzysztof. Za. Pan Kłos Grzegorz. Jestem za. Pan Majkowski Jakub. Jestem za. Pani Nerka Aneta. Jestem za. Pan Poliwka Bogdan. Jestem za. Pan Szczętny Daniel. Jestem za. Projekt uchwały został wymaganą większość. Przy obecności 15 radnych na sali, 15 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Punkt numer 15. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody. Projekt numer 42/18. Proszę projektodawcę o zabranie głosu. Projekt uchwały dotyczy zniesienia pomnika przyrody. Dotyczy to drzewa, dąb szczególny o wodzie 420 cm. W wyniku przeglądu, jaki był dokonany w miejscowości Niedźwiedź, okolicy Republiki Słowackiej, stwierdzono, że dąb ten został całkowicie usunięty, w związku z czym uznany był wcześniej uchwałę gminy 2009 roku jako pomnik przyrody o zniesienie tego pomnika. Dziękuję bardzo. Pan poseł przewodniczący komisji do opinii. Komisja społeczna opiniowała projekt uchwały i zaopiniowała pozytywnie jego głos. Komisja gospodarcza nie procedowała. Proszę Państwa, otwieram dyskusję w sprawie projektu tej uchwały. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Rozpoczynamy głosowanie jawne dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody. Projekt numer 42/18. Pan Adamczyk Andrzej. Jestem za. Biernacik Łukasz. Jestem za. Pan Dobkowski Daniel. Za. Pan Rochomirecki Pignier. Jestem za. Pan Gołębowski Wygun. Pani Grabowska Czesława. Za. Pani Grzyb Agnieszka. Za. Pan Iliński Mariusz. Za. Pani Kisielewska Iwanka. Jestem za. Pan Klejnowski Krzysztof. Za. Pan Kłos Grzegorz. Za. Pan Majnowski Jakub. Za. Pani Nelka Neta. Jestem za. Pan Poliwka Bogdan. Jestem za. Pan Szczęsny Daniel. Jestem za. Jednogłośnie. Stwierdzam, że projekt uchwały uzyskał wymaganą większość. Przy obecności 15 radnych na sali, 15 głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt numer 16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cystercy. Proszę projektodawcę o zabranie głosu. Czy Państwo mieliście pewien taki informacji podany w tamtym miesiącu? Powiem Państwu tak, że to jest taka uchwała bardziej honorowa może, która świadczy, poświadcza o tym, że na naszych terenach były tego typu miejscowości i tego typu kultura się wytwarzała. Splendorów z tego żadnych nie będzie, jest to raczej właśnie taka uchwała mocująca nas, nasz Polskę, na wszystkich podwórkach, że jesteśmy objęci cystercką kulturą. W związku z powyższym proszę Państwa, wnoszę do Państwa, żeby tą pisemkę na torcie postawić, bo tu chodzi szczególnie o Kobylankę i o Rekowo, które były kowalskimi miejscowościami takimi lennymi i dopełniamy tą uchwałą właśnie tego akcentu kultury cysterskiej. W związku z powyższym proszę o przegłosowanie i pozytywne zakończenie tego projektu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę przewodniczącą komisji o opinię. Komisja społeczna pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów również zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję w sprawie projektu tej uchwały. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Rozpoczynamy głosowanie jawne dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cystercy. Projekt numer 43/18. Pan Adamczyk Andrzej. Jestem za. Biernacik Łukasz. Jestem za. Pan Dąbkowski Daniel. Za.
Pan Drogomilecki z Wigniu. Jestem za. Pan Gołębowski z Wigniu. Za. Pani Grabowska Czesława. Za. Pani Grzyb Agnieszka. Za. Pan Ilnicki Mariusz. Jestem za. Pani Kisielewska Janka. Za. Pan Kojnowski Krzysztof. Za. Pan Kłos Grzegorz. Jestem za. Pan Malinowski Jakub. Jestem za. Pani Nelka Teta. Jestem za. Pan Poliwka Bogdan. Jestem za. Pan Szczęsny Daniel. Jestem za. Jedno prosimy. Stwierdzam, że projekt uchwały został wymagany większość. 15 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt numer 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu stworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Starogardzkiego. Projekt numer 44/18. Kandydatko zabrali głos. Zarząd Powiatu Starogardzkiego zaproponował podział obszaru powiatu na 4 okręgi, czyli miasto Stargard oraz 3 okręgi, które obejmują gminy. I jednym z nich jest Stargard, gmina Kowalanka i Stara Dobrowa. W związku z tym poproszono o zaopiniowanie takiego podziału. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o wypowiedź komisji o opinię. Komisja na pozycji nie zaopiniowała. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów również pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję w sprawie projektu tej uchwały. Czy z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Szanowni Państwo, rozpoczynamy głosowanie jadę dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Stargardzkiego. Projekt numer 44/18. Pan Adamczyk Andrzej. Jestem za. Biernacik Łukasz. Za. Pan Domkowski Dariusz. Za. Pan Rokomirecki Zbigniew. Za. Pan Gołębowski Zygmunt. Za. Pani Grabowska Czesława. Za. Pani Grzyb Agnieszka. Za. Pan Ilicki Mariusz. Jestem za. Pani Kisielewska Jolanta. Jestem za. Pan Kojnowski Krzysztof. Za. Pan Kłos Grzegorz. Jestem za. Pan Malinowski Jakub. Jestem za. Pani Nelka Aneta. Jestem za. Pan Poliwka Bogdan. Jestem za. Pan Szczęsny Daniel. Jestem za. Jednogłośnie. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został wymaganą większość. 15 radnych obecnych głosowali za przyjęciem projektu uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad zmienionego w autopoprawce. Jest to punkt numer 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Kowalanka, projekt numer 45/18. Tu projektodawcami są radni. Nie ukrywam, że pan też jakby jest, wpisuje się w tą chęć uhonorowania tego znamienitego gościa przez nas, przez radnych, przez Urząd Gminy tym honorowym obywatelstwem. Proszę Państwa, będziemy za chwilę głosowali chyba pierwszy raz w naszej kadencji na temat nadania honorowego obywatelstwa naszej gminy jego ekscelencji księdzu arcybiskupowi doktorowi Janowi Romeo Pawłowskiemu, który przybędzie tutaj 9 czerwca, podnosząc niewątpliwie rangę tych obchodów 70-lecia powstania parafii w naszej gminie, również uświetniając setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uzasadnienie każdy przed Państwem, każdy z Państwa radnych otrzymał. Także to tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie. Chyba, że Pan Wójcik chciałby coś jeszcze dodać tutaj? Nie dodać. Szanowni Państwo, proszę o opinię komisji. Komisja Społeczna jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów, projekt 45/18 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Kowalanka zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w sprawie projektu tej uchwały. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy zatem do głosowania. Szanowni Państwo, rozpoczynamy głosowanie jawne dotyczące podjęcia uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Kowalanka. Projekt numer 45/18. Pan Adamczyk Andrzej. Jestem za.
11 Łukasz, jestem za. Pan Dąbkowski Dariusz, za. Pan Ropomilecki Zbigniew, jestem za. Pan Gołębowski Zygmunt, jestem za. Pani Grabowska Czesława, jestem za. Pani Grzegorz Peszka, jestem za. Pan Kielicki Mariusz, jestem za. Pani Kisielewska Iwanka, jestem za. Pan Klejnot Krzysztof, obecny. Pan Głos Grzegorz, jestem za. Pan Majnowski Jakub, jestem za. Pani Nerka Aneta, jestem za. Pan Poliwka Bogdan, jestem za. Pan Szczęsny Daniel, jestem za. 14. Jestem, proszę Państwa, że Rada Gminy nadała tym samym ponowne obywatelstwo gminy Kobylanka Jego Ekscelencji księdzu arcybiskupowi doktorowi Janowi Romeo Pawłowskiemu. Bardzo dziękuję. Stosunkiem głosów przy obecności 14 radnych na sali 14 głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 19 nowego porządku obrad, po zmianie porządku obrad. Jest to punkt w sprawie nabycia nieruchomości na mienie, jest to projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy. Projekt uchwały nr 46/18. Bardzo proszę projektodawcę o zabranie głosu. Projekt uchwały dotyczy nabycia nieruchomości na mienie gminy. Jest to nieruchomość położona w miejscowości Rektowo, działka 179/8 o powierzchni 1488 m2, na której posadowiony jest dom mieszkalny. I właściciel nieruchomości wystąpił z propozycją sprzedaży mniejszej nieruchomości za kwotę 225 tysięcy złotych. Budynek ten byłby przeznaczony na mieszkania socjalne dla rodzin z innych obrad. Dziękuję. Proszę o opinię komisji. Komisja społeczna pozytywnie zaopiniowała. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów projekt zaopiniowała. Dziękuję. Otwieram dyskusję w sprawie projektu tej uchwały. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie mam pytania. Proszę. Pan powiedział, że to jest zabezpieczenie 5 rodzin i koszt tego budynku jest 225 i 60-70 tysięcy. Pan powiedział mi, że jest na remont. No to wychodzi 300 tysięcy, a tu jest 380. Przynajmniej na komisji też dopowiedziałem, że różnica, proszę pani. I to jest moja odpowiedź. Że co? Różnica. To jaki koszt remontu? Pani podejmie, 140 tysięcy, tak? Podejmie pani sobie od oddziału, który pani tam powiedziała mi, podejmie sobie 225 tysięcy złotych. O 380, 140 tysięcy, na remont, tak? Dokładnie tyle będzie. Tyle jest zaplanowane. Pan wójt przekazał 70 tysięcy, więc ja się proszę pani. Powiedziałem tak, że to było 89 tysięcy złotych, ale na końcu, bo trzeba pan Krzysztof coś tam dopytał się. Panie Wójcie, to ja było nasze komisje. To było różnica. Panie Jo, jak to było? Różnica. To była różnica jeszcze. Mówił na komisji gospodarczej, a nie na społecznej. No to było na społecznej. To było za społeczne i wójt mówił, że mamy takie koszty, plus powiedzmy koszty za jakiś tam budowarek jeszcze, tego czego. Tak, 60-70 tysięcy. Tak, tam to może zwiększyć ocenę, powiedzmy, tego elementu mogą być droższe, no to się przewidział nadwyżką. A czy proszę? No to może nadwyżka, nadwyżka. Proszę Państwa, kto chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Ja już nie wiem, o czym. Proszę Państwa, proszę o spokój. Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie ma, przystępujemy, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Rozpoczynamy głosowanie jawne dotyczące podjęcia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy. Projekt nr 46/18. Pan Adamczyk Andrzej. Za. Bierzaciej Łukasz. Za. Pan Dąbkowski Dariusz. Za. Pan Rokowiecki Zbigniew. Jestem za. Pan Gołębowski Zygmunt. Za. Pani Grabowska Czesława. Za. Pani Grzegorz Agnieszka.
Za. Pan Kieliński Mariusz, za. Pani Kisielecka Jolanta. Za. Pan Kolejnowski Krzysztof. Za. Pan Kłos Grzegorz. Jestem za. Pan Majnowski Jakub. Jestem za. Pani Melki Aneta. Jestem za. Pan Poliwka Bogdan. Jestem za. Pan Szczęsny Damian. Jestem za. Zgłaszam, że projekt uchwały został wymaganą większość. Pani na sali wszyscy głosowali za przyjęciem projektu uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania. Proszę panie burmistrzu, oddaję panu głos. Kuszkowska, pierwsza odpowiedź na pytanie. Droga systemu Wielkówka, Wielkówko jest w stanie rzeczywiście złym. Na leśniczym, po rozmowie na leśniczym, on nie podejmuje się włożenia 2 złotych do wspólnej inwestycji. I ja jestem po rozmowie z wykonawcą i przedstawię Państwu jak najszybciej projekt nie tylko poprawy tej nawierzchni, bo rzeczywiście ona nie może być naprawiana w ramach napraw gwarancyjnych, bo to rzeczywiście rozjechały samochody leśne. Ale zaproponuję Państwu zamknięcie tej nawierzchni tą warstwą ścieralną. Na wszelki wypadek, jak samochody leśne jeszcze w jakimś roku tam się pojawiły ciężkie. Natomiast myślę, że możemy ten gest zrobić załatanie tych kilku dziur w ramach naszych pieniędzy, gdyż nadleśnictwo daje nam potężny pieniądz na drogę publiczną przez las. To Państwu zaproponuję. Państwo możecie to odmówić sobie wtedy, może czego, że będziecie chcieli tam do sądu i z panem kmetem nadleśniczym. Ja uważam, że nie trzeba, pozwólcie, że zamknę to te dziury własnymi kosztami i przykryję to surysilem, czyli nawierzchnią zakładką ścieralną. Taka propozycja dla Państwa będzie przedstawiona. Ja nie słyszałem, żeby pan Kresu zmieniał jakieś wikince drzew. Nie miałem takiej rozmowy z nim na ten temat, więc dzwonił do mnie. A więc tutaj może z pracownikami, to nie wiem. Nie, panie Wójcie. My żeśmy rozmawiali tą wikince tych 8 drzew, co to Państwo jak jest tą drogę tam koło niej lasy rozjechały, bo tam mnóstwo drzewa jest. I tam jest droga 30 metrów drogi leśnej, a reszta jest drogi gminnej. To jest przy kanale. To jest ten odcinek. To jest na przejeździe, tak? Tak. Proszę Państwa, co chodzi o tą sprawę, to ja wiem, że rozmawiałem z Panią Iwoną i ona zrobi też na tej wikince jakimś starym szlakiem, robimy tylko utwardzenie. Nie mogę tam wyjść, to są lasy, to są tereny lasów państwowych. Mam tu uzgodnienie, że mogę utwardzić to i nie będę miał konsekwencji takiej. I chyba to się z upadzonym się daje, ale jeżeli nie, to jest ten osoczony. Wycinki nie będzie. Natomiast... Ponieważ oni tam wszystkie trzeba wyciągnąć, mają te 6-8 tych drzew. Jakby była wycinka tych 8, to się automatycznie. Wycinki też nie będzie. Myślę, że pani może pani leśniczyna w ramach cięć sanitarnych, jakby miała dobrą wolę, to mogła jakoś powycinać tą sytuację. Robimy utwardzenie szlaku, który jest na gruntach nie swoich, to proszę mnie do kuratora, bo szkoda, no róbmy to dla tego pana tam, który tak jedzie sobie nieszczęśliwie i proszę Państwa tylko, żebyście pozwolili na swoim gruncie utwardzić ten teren. O drzewach nie było mowy. Może pani leśniczyna coś tam zetnie w ramach sanitarnych. Coś przetarg czy przesunięty? Przepraszam, na sesji, ja przypomnę, na sesji w kwietniu pan mówił, że przetarg teraz przystąpi 9-10 maja. Przypominam, tak, ale tak, proszę panią, bo 4 maja uprawomocniła się decyzja z RID-u i że możemy wejść na tą inwestycję. Natomiast jako że zleciliśmy panu nadleśniczemu wprowadzenie całej procedury przetargowej, to ja miałem informację od pana zastępcy, tego pana jego od tych spraw budowlanych, Borowski, że do 10 maja powinny być ogłoszone przetarg. Z jakichś powodów tam myślę, że praca nad specyfikacją była, że przedwczoraj kazałem panią dzwonić i on powiedział, że w tym tygodniu najprawdopodobniej może być ogłoszona się jutro, bo dzisiaj, a najdalej następnie. To jest po prostu chwila, tylko chwila, no ale no, z jakiego powodu, no może po prostu pani pojechała do szpitala i nie było jej pracy. Natomiast zapewniam tu co do jednej rzeczy.
wszystkie dokumentacje mają pozwolenia, porozumienia są podpisane, środki są zabezpieczone, a więc kwestie oczekujmy za chwilę przetargu. No te 10, no właśnie, no 10-15 dni, no ale to nie ma na to wpływu. Nie sprawdziłem tego 8 lipca, ale jeżeli 8 lipca jest terminem niedzielnym, to przepraszam się, czy nie wtedy? Tak jest. To wtedy jest co? To wtedy jest 6 lipca, to jest piątek, bo to piątek. Tak jest. Proszę Państwa, cały czas czekam na sprawę rozstrzygnięć z panów państwa KAL. No widzę, że sprawa jest trudna dla wielu podmiotów i wielu instytucji państwa. Uderzyliśmy chyba dosyć dobrze, jeżeli to tak trudno jest ustalić. Oczekuję, nie ma rozwiązań i dlatego, że oczekuję, bo nie ma rozwiązań, nie przystępuję do prac nad planem przestrzennym, który chcą sfinansować prywatni przedsiębiorcy, to tam za pana tam te łąkami, tam chyba pan znalazł, mi się wydaje, tam ma takie grunty. Do momentu nie przystąpię, kiedy nie otrzymam wyraźnej, dokładnej wykładni, czy ja mam prawo zablokować i wyrzucić płoty panom, którzy zalewają innych ludzi. Bo to zrobiłem i jeżeli sejmiki potwierdzą, że mamy jako gmina prawo pilnować niwelety ustalonej w trakcie naturalnego procesu, to będę dopominał się, żeby na tym planie przestrzennym wszystko, co zostało wyniesione, zostało wprowadzone do takich niwelet, jakie miały miejsce wcześniej. Bo my się zatopimy, to poszło w taki sposób niezorganizowany, że no właśnie, że zalewamy swoich własnych mieszkańców. Tak nie wolno. W związku z powyższym, jeszcze ci państwo nie są rozstrzygnięci, poinformuję państwa tak czy inaczej o tym, kiedy, a sam czekam bardzo mocno na tą sytuację. Co chodzi, kto tutaj był takim skarżącym, to ja otrzymałem informację publiczną z tego, od pana prezesa Regionalnej Izby Ratunkowej w ramach informacji publicznej, to tam są wykreślone nazwiska, natomiast pan wojewoda raczył tutaj przyznać tam takie pismo, tak samo, gdzie wymieniał nazwisko pana Kłosa i pani Grzyb w tym właśnie skarżeniu przy sobie linii. Panie Krzysztofie Krajnowski, punkt 2.2 WPF-u ma pan podaną wartość inwestycji na dzień dzisiejszy. Jeżeli to realizujemy, co realizujemy, ma pan podaną w punkcie 2.2 WPF-u na pierwszej stronie wartość tego WPF-u. Tam to są wszystkie dane i one są, proszę pana, bardzo szczegółowe. Panie Wójcie, ja zapytałem na koniec kadencji, nie na dzisiaj. Przewidywamy. Panie, ja mogę łączyć jutro, proszę pana. Co to może wiedzieć, pan? Tak mi pan życzy? Nie, ja to mogę łączyć, powiedziałem. Ja myślałem, że ja. Nie, proszę pana. Przecież pan chodzi do doktora i stwierdzi, że masz. A to będę rozkazał. Panie Krzysztofie, pozwól, nie wiem, z futurystą, masz dokładnie powiedziane, co do grosza nawet, jaką masz na dzisiejszą sprawę. Jutro ja będę żył, przemyślimy sprawę, będziesz może nie miał mniej, może więcej. Bardzo cię proszę, właśnie to jest taka kwota. Ja nie zmuszam do futurystyki, bo ja mam tutaj też sprawę z rodzicami, już poważne sprawy, a nie to, że siedział w liczu, bo może nie mam czasu. Bo może mam tego czasu pan myśli. Nie, tego nie mam. A więc tak, jeżeli mogę prosić. Tak, proszę. Dzięki. Tak wiedziałem, że mi się zawsze porozumieć. Pani tam Anna Grzyb, jakie dofinansowanie to boisk. No proszę Państwa. Panie Wójcie, bo się obrażą. Przez co? Agnieszka. Dobra pani. Z wielkim pardonem dla pani za to naprawdę. Jak to się mogło stać, to nie wiem. Ale oczywiście zapamiętam to bez względu. Choć pamiętałem, bo pani jest mi bardzo bliska i droga, bo przecież wszystko. Ale mówię to pewnie czasie naprawdę. Nie, nie, panie Wójcie, co pan nie ma. Dzisiaj chwilu nie mam. Dzisiaj chwilu nie mam. Nie, naprawdę przed panią. Ja tak.
Panią, my w tej chwili do tych boisk poszedłem pisma do Ministerstwa Sportu. Ja nie mam żadnej informacji, że będę miał dofinansowane to. Ale wnioski moje panie składają, nie wiem czy złożyły, ale będziemy na podstawie tego pisma ministerstwa składali te wnioski. I mam nadzieję, że usatysfakcjonuję panią jakąś tam kwotą o tych boiskach. Ja bardziej bym chciał je wybudować niż dostać na nie pieniądze, bo jeżeli będę czekał na pieniądze i nie budował przez kilka lat, bo to wiecie, dostaniemy tam parę złotych i a ludzie będą w krzakach tam w bagach sobie ćwiczyli może jakieś dyscypliny. Nie, budujemy, bo mamy pieniądze i budujemy boiska dwa. Oczywiście pamiętajcie Państwo, że jeżeli będą finansowania, wystąpię o to dofinansowanie. Póki co w budżecie są to nasze własne środki. Ogłosiliśmy przetarg. Mamy nadzieję, że zobaczymy panią Agnieszkę na boisku w Wielkowie. Dobrze. Państwa, poszła kwota, wniosek poszedł na długą. Tam jest w tym programie, mam nadzieję, tak myślałem, że jest 70 albo 80% dofinansowania. Poszło wszystko. Czy dostaniemy? Zobaczymy. Na pewno poszło tyle, ile jest w tym projekcie, bo wniosek został wysłany. Mamy nadzieję otrzymać. Będzie Państwo myśleli jeszcze wysłali ten wniosek wcześniej na ulicę Jeziorną. Natomiast okazało się, że przystąpienie do inwestycji w tamtym roku zdyskwalifikowało mnie do tego wniosku. Natomiast rozpoczęcie w tym roku pozwala mi uzyskać takie pieniądze. Mam nadzieję, że Państwa poinformuję, że coś tam nie coś dostaliście już. Państwa, Straż Gminna, pamiętajcie, Pani tutaj Joanko, rzeczywiście jest pewna naszym, czy problemem, nie wiem, natomiast czeka nas dyskusja publiczna w tym temacie. My tutaj mają też jeszcze takich fachowców jak Pan Nadal. My musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy będziemy chcieli mieć służbę wieloosobową z kompetencjami właściwie no dość rozszerzonymi, takimi właśnie jakimiś takimi no też może drogowymi, jakieś mandaciki i tak dalej. Czy my zdecydujemy się to, co robię do tej pory, bo mimo, że może mają kompetencje pójść tam i mandat za jakieś tam tak, ale ja bardzo wymagam od nich tylko i wyłącznie pilnowanie wszystkich decyzji administracyjnych, które będą Państwo, to jest nasza Wanda Walińska, my nie mamy pracowników, już koniec. My musimy tworzyć coś nowego, to by tworzyli, ale z Panie Danielu prawdopodobnie zlecę to komuś, bo naprawdę to trzeba zrobić, ale trzeba być dobrze, ja nie mogę zabierać tym Paniom jakichś trzępów ludzi. Ja mam przykład. Dobra, okej, Pani Jola się bardzo dopilnuje, Pana też ma w swoich rękach, żeby właściwie być dobrze i zaraz to będzie załatwione. I matki dla... Czyli Pani Jolu, można się szybko spodziewać, tak? Bo ja nie jestem dość dobry. Już jest dobry. Już w domu, tak? Ale proszę Państwa, no to mamy sprawę jasną. Pan Dronowiec, proszę Państwa, no matki są robione i mam tam do tańca uzgodnienia, że ona już idzie tam do tańca. Nie wiem czy tam, ale pana też, bo tam mówili mi ci ludzie. Pan Lewicki robił taką mapę, jak pan robił tu jedno z bliźni. Ale to mówił wtedy pan Lewicki, że będzie robiona też druga. No druga dla dni jedna do tańca. To chwilowo zostało zatrzymane. Bo? Nie, to nie są zatrzymane, tylko po prostu procedury są jakieś takie, że tam może nie ma folii albo blachy, żeby to realizować. Natomiast na pewno ona jest zrobiona. Jest zrobiona. Pan Jemnicki, pan Lewicki ma to dwie mapy zrobić. Dla pana Krzysztofa Kandowioski i do pana. A więc tylko upewnię się, dlaczego załóżmy, no nie ma, bo może zabrakło folii na tych robotników w zakładach pracy. Czy do zniszczenia mogą nie rozmawiałem, nie rozmawiałem z panem pułkownikiem o tych sprawach wojska. Przepraszam panią, rzeczywiście wyszło to mi mojej uwadze wtedy, dlatego że temat był bardzo ciężki, poruszany i nie spodziewałem się, że będę w dyskusji bardzo poważnej brał udział ze starostwem, z prezydentem miasta i chciałem panią przeprosić.
Pani Jona właśnie już jutro to zrobi, że zadzwoni do pana pułkownika i poinformuje o tym. Dziękuję za to przypomnienie. Czasami pani no mamy szczęście. Ale, ale poinformujemy. No moje 60 razy panie szli rzeczywiście działają na mnie. Nie, nie potrzeba nam czekać. Ale nie poinformowałem rzeczywiście. Tak. I tutaj za to panu przepraszam, że tak to się stało. Proszę państwa, pani Danuta, nasza sołtys. Proszę państwa, ta ścieżka już jest po trwałości projektu i ona już nie jest nasza, bo ona jest w koronie drogi, która na ten moment ten wyrok została. Ja oczywiście, pamiętacie państwo, chciałem wejść i nie usunąć te drzewa, bo my będziemy mieli problem, może jest to, ale my właściwie, bo jak będą jakieś figury większe, to te skratki asfaltu już są widać, że te drzewa było. Ja dlatego, pamiętacie państwo, zrobiłem ten szacunek brakarski i te drzewa są do usunięcia i chcieliśmy zrobić nasadzenia. Ale w momencie, kiedy dowiedziałem się, że możemy dać to starostwu łącznie ze ścieżką, bo ścieżka będzie już ich, bo to jest kolejne drogi. To tak liczę tylko, że oni się tym zajmą. Ja tylko mogę po prostu w tej chwili tytułem tej pani na czapli tą firmę ewentualnie podesłać, żeby coś tam podcięła. Jakoś tam drzewa. Panie wójcie, tam to chyba każde drzewo wymagało, nie wiem czy to tak nazwać fachowo, przesadnie. Każde drzewo jest takim... Drzewa przede wszystkim krzaki między zielarką a zielonym. Ja powiem państwu tak. Na pielęgnacja, tak. Ja powiem państwu w taki sposób to jedną rzecz, dlatego że ja te koszty wszystkie, ja państwu już mówiłem o tym, wszystkie koszty gromadzę na takim wewnętrznym subkoncie, wszystko co dotyczy dziesiątki, byłej starej, bo ja mam nadzieję, że te pieniądze otrzymamy i zwroty będą za te dwa lata. A więc postaram się tutaj wyskutować. No to czy ja mam moje temat do starostwa, żeby to zrobić, bo to są dwa razy zrobić. Nie ma szansy. Drodzy państwo, jeżeli my się sądzimy ze starostwem, jeżeli geodezja robi nam podkurkę i nie chce dokonywać modernizacji faktycznie gruntów tak jak one wyglądają, jeżeli dwa przystanki przy Zieleniewie i przy Miedniecku, półtorej roku prosiłem urzędnika w starostwie, żeby mi zatwierdził projekty. Aż musiał się zmienić starosta, żeby mi to zatwierdził. Państwo, rozumiem. Proszę państwa, nie zrobię tego. Nie, tam coś nie działa. Może teraz, ale nie chcę tam nawet próbować. Nie wójcie, musimy ponownie wizytę złożyć. Ja podkreślam. Może ponownie wizytę złożyć. Proszę bardzo, ja chcę. Ja nie mam na to już siły, ale podkrzeszemy, myślę, że podkrzeszemy. Jak to zlecenie robi to dla Wilki, to wtedy dla firmy bym tam rzucił, niech mi to zrobią. I umówmy się, że załóżmy nas do tego porządku wakacji, bo wtedy rowery będą, żeby to poszło jakoś z tymi. Ona jest, nie ma jej na wakacji jeszcze, bo tam dzwonimy tam raz na jakiś tam może kwartał, miesiąc. Jej ostatni miesiąc temat nie ma na wakacji, ale jest ona jeszcze tam w czakach, gdzieś tam siedzi u pani Sydliny pod biurkiem, jako podróżewistów. Prawdopodobnie i trudno mi jest powiedzieć. No, każdy też czeka na jakieś może nowe rozstrzygnięcia, nowe powiaty, wiaty i tak dalej. Kto wie, czy tam czasami nie ma jakiejś ingerencji, nie wiem, czy tak mogę przypuszczać, bo przecież pamiętacie państwo, jak do Sądu Najwyższego zwrócił się nasz pan komendant Straży Pożarnej, który się sądził ze mną, też sprawa poszła do NSA, to w ciągu pół roku mieliśmy wyrok. A na tutaj teraz czekam dwa lata już od wyroku, który mam prawomocnego wyroku właściwie. To na okazję nie wchodzi ta sprawa, więc może to jest jakiś taki... To dziwne, nie ma na okazję, że nie ma. No to czyli będziemy czekali jeszcze do rzeczy. Po wyborze. Tak myślę, tak to właśnie będzie. Bo to jakaś tam gmina, tam powiaty, a to tam jesteś tam bawią. Co tam mi ten? Pani Jolanta, pielęgnacja krzaków. No to jest ta sprawa, czy ta firma jakaś pójdzie, to ja to sobie zapisałem, czy krzaki na zielonym, tam gdzieś to też by była. Czy wyjeździe z zielonego, tutaj do ścieżki rowerowej, tak? I tak by prawa, było. Lewa strona, bo tam jest najbardziej niebezpiecznie, bo mnie strasznie pędzą tam rowerowe. I tak, że rower jest na pierwszeństwie, samochód musi ustawić. Tak, dokładnie. Tak.
Proszę Państwa, i tutaj jeszcze Pani nasza sołtys z tego, z Koblanki, to mamy ten problem rzeczywiście z tymi ludźmi, już nie możemy Pani nawet dostarczać ludzi, nawet tam jest taki strzep jakiegoś człowieka. Proszę Państwa, to właśnie, pamiętacie Państwo, w tamtym roku przy konstrukcji budżetu mówiłem Państwu, nastał czas, żeby Pani sołtys nie chodziła z miotłą po takiej miejscowości jak Rolanda czy Jęczydów, musi mieć służby, które to zrobią i to nie w postaci jakiegoś tam pana, który tam ukradł czekoladę i musiał zrobić 30 godzin, tylko musi to być służba konkretna. I pani Danuto, pani sołtys, obydwie, bo to jesteście, ale do was to mówię, poprzez was, do wszystkich innych, ja przygotuję do budżetu, bo będę jeszcze chyba tworzył ten budżet, no może, że chyba, że tam oczywiście wcześniej coś się stanie, jakieś protesty i tak dalej, ale jeżeli by to było dobrze, to ja przygotuję podwalinę prawną i budżetową pod skonstruowanie w następnym roku 19 zakładu budżetowego, komunalnego do spraw obsługi przestrzeni publicznej. Jestem o tym przekonany, to trzeba zrobić. I pani dla mnie jesteś dla mnie pewnym takim wyrzutem, bo jak ja widzę sołtysa wsi, no najniższy organ władzy państwowej, tak to jest pojmowane przecież. Jeżeli ona nie ma kim pracować, robi sama, to po prostu jest coś nie tak. I my musimy już to zmienić i zapewniam, że to się zmieni i taki akt prawny przygotuję Państwu do budżetu. Do budżetu. I to jest ta rzecz, która jest ważna. A ta inspiracja, powiem tak Państwu, kończę ten temat, a ta inspiracja wychodzi właśnie od Pani Danuty, bo ja tu często nie widzę, wiecie, jak ona to robi, nie te wszystkie porządki. A więc tyle. Proszę Państwa. Proszę Państwa. Pan Krzysztof pyta się, kto odpowiada za ścieżkę rowerową. Już odpowiedziałem na to pytanie. Ta ścieżka jest niby nasza, ale nie nasza. Jako, że jest po terminie projektu, trwałości projektu, mam prawo sądzić z dozą pewności, że jest to droga, będzie droga starostwa. I proszę pana, pan Grzegorz, dziury na drodze 120. No zawsze wszędzie są dziury. Trzeba je robić. Zapewniam tylko pana, ale nie ma to. Zapewniam pana, że wystąpimy pani Jolu z pismem jeszcze raz, że w 120 na zakręta są dziury, trzeba je koniecznie wyremontować i będzie miał wtedy fajną drogę i plus koszenie. I plus koszenie. Drugie pytanie pana Grzegorza Kłosa. Przylewiatanie, jeżeli pan mówi o tej drodze gruntowej, która idzie przylewiatanie w bok. To znaczy, panie wójcie, tam jest tak, że jest. To jest podobne jak przy przychodni. Ludzie społeczni stają naprzeciwko sklepu, nic sobie nie robi problemu. Tylko, że tak. Pani Krysia ma polbruk do samej drogi. Lewiatan ma polbruk jak gdyby do trawnika. W trawnik nasypa takiego tłuszcza, bo nie może tam nic zrobić. Bo to nie jego. Że po prostu ten kawałek z drogi też tam. Tylko to jest, to jest. Tak? To jest mało. Ale przylewiatanie? Tak, przylewiatanie. No bo my swego czasu występowaliśmy do poczty, aby otworzyła ten swój teren, czyli to ogrodzenie po tej stronie. To tam stoi jeden samochód, pani pracownicy, jeden się wciśnie. Reszta... Ale mówię o otwarciu tego terenu, czyli to jest zagrożony. I przez pewien czas otrzymaliśmy odpowiedź, że poczta udostępnia całe zaplecze tego swojego podwórka i tam mogą wjeżdżać jako parking samochody. Teraz jest tak, że po prostu pani Krysia, i tak było. Pani Krysia pozwala na jednej stronie stanąć, żeby mogła wyjechać sama, to tam na jednej stronie pozwala stanąć, lewiatan cały plac pod sklepem udostępnia i zostaje kawałek takiego trawnika, ale który został zasypany. Tam nie rozwiąże tego problemu, bo tam jest droga dojazdowa do posesji do pani Kowalskiej. Po prostu tam nie ma gdzie już możliwości, żeby samochód się zatrzymał. Chodzi, żeby ten dłużej wymienić na coś bardziej trwałego, bo te dłużej niezwykle rozsypane są takie kolejne w tym trawniku. Wina właśnie. Czy chodzi o utworzenie parkingu, czy o utwardzenie? Utwardzenie tego miejsca, żeby to był po prostu tak jak reszta całość. Nie na całość. To na pewno nie rozwiąże problemu parkowania samochodu przy poczcie, bo to
Ale po prostu będzie wydać się tak, że te dziury się robią z czasem coraz większe i ludzie uciekają z tego miejsca pod sklep. A gdyby to było czymś wylane na twardo, to stali by i w miarę by się zmieścili. Bo to się cały czas, akurat to miejsce się nie dziury. Ale to mówią o jedynym rozwiązaniu tego problemu parkowania samochodów. Jedynym rozwiązaniem byłoby rzeczywiście wrócić do tematu i otwarcie się na Kiedyś otrzymaliśmy odpowiedź i co podwórko było udostępnione, tylko być może było zainteresowane, że tam pojazdy mogą wjeżdżać. Ale jakby bo na to mieliśmy protestę za pani Rodowicz, który jest tam do mieszkańca, że nie będzie jak to tego ale tuż przy głównej drodze, czyli 120, ten drugi stron jest obrócony, drzewka jakieś tam rosną, więc tam jest możliwość, żeby poczta zlikwidowała to ogrodzenie i tam zrobiła parkę. I będziemy pisali, monitorowali w tej materii, bo nie zawsze możemy coś zrobić, ale już mamy wiedzę fajną i będziemy pisali. Państwa, panie przewodniczący, na pana pytanie, czy mamy projekt. Ja tam projektu nie robię. Szkoda myślę na razie pieniędzy, bo ten teren cały jest w WPF-ie. Chodziło mi o w sensie pomysł, tak? Czy na gospodarowanie tego terenu? O tyle nie ma pomysłu, że mamy go w WPF-ie, ten przy kościele Morzyczynie i przy Jeziornej mamy parkingi. Mamy go w WPF-ie, te parkingi. Natomiast teraz pan nasz radny, szef naszego ośrodka, bardzo fajnie wygospodarował i ogrodził ten teren, przesuwając płoty i udostępnił to jako parking taki póki co, no bez remontu, bez nawierzchni dobrej, ale zamknięty. I on będzie teraz używany do celów CKR-u. Ale nie ma wizualizacji żadnej jeszcze. Pytam dlatego, że kiedyś, parę lat temu pojawił się pomysł gdzieś w różnych dyskusjach tutaj, żeby tam przenieść ten przystanek autobusowy wraz z zatoczką głębiej troszeczkę, ponieważ przystanek, który jest usytuowany w obecnym miejscu, w lecie tam wysypuje się naprawdę mnóstwo tej młodzieży, tam biegają po tej ulicy, jest to jakby tak troszeczkę no, niebezpieczne, tak? Dla ruchu i ten ruch jakby utrudnia. I no, wiem, że kiedyś taki pomysł był, tak? I czy nie warto by wrócić do tego pomysłu, żeby ten autobus zajeżdżał tam i wtedy to byłoby bezpieczne. Tam jest mnóstwo tej młodzieży, oni tam biegają po tych drogach i tak dalej. Czy oczekując na autobus praktycznie siedzą, stoją na drodze. No tak, że no, bo nie wiem, czy nie warto wrócić do tego pomysłu, tej koncepcji, nie? Ja jako ja powiem tak, jeśli mogę wejść słowo. Faktycznie x lat temu tam czwórka zakręcała i zostawiała tych ludzi, ale później zostało to, że tak powiem, zaniechane i ta czwórka zawijała, że tak powiem, koło stacji CPN-u i ten teren już po prostu no, nie był wykorzystany i to zostało tak do dzisiaj. W związku z tym już teraz mamy ten powiększony parking, który będziemy po prostu zarządzać. Nie? Ale przy tym projektowaniu tych parkingów, mam nadzieję, że doczekamy się jeszcze takich wizualizacji, to jest pomysł fajny. Ma pan rację, tam rzeczywiście jest teraz niebezpiecznie, bo te wysypy są tak duże. Ja tak sobie tego chyba nie odosłowiłem za mocno, ale teraz już nawet zapisałem to. I proszę Państwa, ostatnie pytanie. Boisko. Boisko, żeby udać. No tak, proszę Państwa, bezwzględnie, ja to już mam na takiej czerwonej kartce, mam taką jedną czerwoną kartkę. Ta sprawa, my musimy już podjąć się sprawę budowy boiska. Mamy dużo młodzieży, zjednoczeni, zrobili kawał fajnej roboty. Dzieciaki się tam pod tymi nogami, tam tym trenerom matko pamiętają. Jest ich dużo. No nie może być tak, żeby oni na trawie, na boiskach, na jakichś tam dziekatowisku, jakieś krety i tak dalej. My musimy przygotować takie boisko. Ja w nowej wersji budżetu, który będę robił na 19 rok, na pewno możecie Państwo być pewni, że znajdzie się boisko pełnowymiarowe i zajmę się tym, ile to może kosztować i zaproponuję to w budżecie. Natomiast samo obiecanie tutaj na sali od razu następnego, tego samego dnia na tą kartę zapisałem to zadanie i
i ono już właściwie jest pewne, że będzie Państwu przedłużone. A jak to no, zobaczymy w jakich latach, jak to będzie wychodziło. Tyle, Szanowni Państwo, to będzie odpowiedź na pytania Państwa i mam nadzieję, że one są pełne, a jeżeli czasami jesteśmy niezdolni, bo jesteśmy słabi, mamy tutaj zaćmienia, to przepraszamy, prosimy tylko o przypominanie, nie złośliwe, żeby to dalej ładnie robić. Zapewniam Państwa, że zrobimy to. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt numer 21. Wolne wnioski i informacje. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę. Panie Wójcie, tak informacyjnie. A kiedy Pan poda rodzicom właśnie ten problem, jeżeli chodzi o kontynuowanie nauki w szkole, a do włożenia dzieci? Kiedy Pan poda terminy jakieś tam? Związane właśnie z rozbudową szkoły, a transportem dzieci do szkoły. Ale Pani ma, Pani Szanowna Radna, jestem przesympatyczna, nie informacyjnie mówię, deklaratywnie mówię, tak? Że i powiedziałem to na spotkaniu z mieszkańcami, deklaratywnie, tak, dlatego to się kasali z tych panów. Określiłem to na 20 lipca. To samą rodzicę, dwa, ale myślę, że trzy warianty, bo jeszcze to. Tak. I rodzice tam tak, spotkają się i wybiorą sobie tę rzecz. A z ilości rodziców, którzy byli na tym spotkaniu, wynoszę, że nie było to genialne. Na spotkaniu pierwszym było więcej ludzi niż teraz. W związku z powyższym to. Ta petycja w sklepie 30 na świetniku leżąca jest niepoważna, bo moja deklaracja była jasna. Dobrze, bo chodzi mi o termin. 20 lipca. Proszę sprawdzić, dzisiaj Pani Dyrektor już o tym wie, nawet wiedziała wcześniej, jeszcze zanim tutaj ci panowie się w ogóle pojawili, ona już wiedziała ode mnie, do kiedy ma to zrobić. Najpierw będzie to przerobione do 20 przez panią w mojego zastępcę i dopiero ten cały warianty trzy do mnie przyjdą i ja po prostu je zaniosę rodzicom do szkoły. Z jakąś sugestią, bo jaką sugestię spełniać, ale to tylko sugestia, rodzice to wybiorą. Bardzo Panią zapewniam, że tak się stanie. Ale Panie Wójcie, to będzie lipiec. Tak, czy będzie? 20 lipca. Jest okres wakacyjny. Jak Pan sobie wyobraża, że rodzice w okresie wakacyjnym będą mieli zadecydować, tak. jaki wybór będą mieli. A jak Pani sobie wyobraża, proszę Panią, żebym ja tak bardzo szybko, wie Pani, nie mając żadnych danych, nie wiedząc, kto będzie to na bo z nim porozmawiać, wie Pani, jak będzie zakres, kiedy przejdzie przed pracą budowy, Pani, jak Pani sobie myśli, że jak ja pójdę poważnie, spojrzę matce w oczy i powiem, proszę Panią, już to Pani odpowiedź, no będę dumny. No to nie jest tak. Dlatego powiedziałem tak, zbieram wszystkie informacje, po to lipiec 8 miał być 4, jest 8, tam 6, dopiero wtedy spotykam się z wykonawcą, mam inżyniera nadzoru wybranego, nie wierzę Państwo tam jakimś takim szaleńcom, ewentualnie, którzy mówią, że nie ma inspektora nadzoru. Jest wybrany inspektor nadzoru, ten co został wybrany już i ustalimy wtedy najpierw inwestycje i dopiero na bazie tego, co nam zostanie, jakie są terminy, ustalimy trzy warianty i one będą dane do 20 lipca. Ja muszę być poważny, Pani Agnieszko, przynajmniej staram się poważnie, wiecie, że tam jest zatrudnia, to przepraszam, że mocno wybacz mi to. Natomiast nie ma możliwości, żebym był poważnie w informacji i zrobił to w ciągu jednego dnia. Ale to Panie Wójcie, na pewno rozmowy trwały wcześniej na ten temat, dlatego że dzieci się liczba powiększyła w szkole i jeżeli ten przetarg pierwszy nie został rozstrzygnięty, no to już teraz jakieś alternatywy powinien Pan przedstawić do tego. Jaki będzie? Nawet tylko z takich właśnie informacji gdzieś ktoś nam coś powiedział, że dzieci będą dowożone od czwartej klasy do Reptowa, później Pan mówi, że może siódmą, ósmą klasę, tak powiedział Pan na komisji. A wróci, że my się dowiemy w lipcu, że są jakieś alternatywy i zwala Pan praktycznie całą decyzję na rodziców. Co my zrobimy w tym momencie? Czy my wyrazimy zgodę na to dowożenie? Czy zgodzimy się na to, że dzieci nasze... A na kogo to zdecydować? Kto ma zdecydować? Ja nie wiem, Panie Wójcie, my jesteśmy... A, Pani jest organem prowadzącym. A więc jeżeli Pani nie wie, to ja Pani powiem. Rodzice mają zadecydować, to jest raz. Po drugie, proszę Panią, nie mogłem wcześniej zrobić, bo Pani wie, że tydzień temu niecały skończył się konkurs na dyrektora, tego nie wiem, nawet będzie, bo szykowała się tutaj zmiana, ludzie się pytali, czy będą. Droga Pani, proszę mieć pewien szerszy obraz całej sytuacji problematyki. Pani dyrektor, dopiero jest chyba dwa dni nowym dyrektorem. Nie ma z kim rozmawiać, wie Pani. Starym
Nie ma z kim rozmawiać, proszę Państwa, nie było prawnie, nie ma wykonawcy, jeden był taki, jaki był. Bardzo pani panią, dyrektor ma kontakt miała do końca sierpnia. Bardzo panią proszę, żeby pani nie wymuszała na mnie, żebym się ośmieszał przed ludźmi. Ja nie wymuszam panią. Dobrze, proszę, poczekaj do 20. Proszę że nie, atmosfera jest dobra, tylko wie pani dwóch gości nie podburza ludzi i mówi, że jestem nieudoczniony, znaczy nie miało. Dobra pani, niech pani przeczyta moją korespondencję, która jest w internecie, jak ci panowie, jak dalece przeszkadzali w całym procesie budowy robienia tego budynku. Pani sobie przeczyta wszystko. Pan teraz, proszę Państwa, bardzo proszę o spokój. Mamy deklarację pana wójta, że do 20 lipca, ja rozumiem, będzie co najmniej dwie możliwości, czy trzy możliwości dane dzieją. Państwo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, dziękuję, proszę Państwa, zamykam obrad, zamykam 43. sesję Rady Gminy Kobylany. Dziękuję wszystkim za przybycie.